Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Witam resetarianki i resetarian i wszystkich nowych widzów, którzy niedługo resetariankami i resetarianami się staną. Zapraszam na audycję Katarzis, moja piątkowa audycja między 19 a 21. Nazywam się Radosław Gruca, jestem dziennikarzem śledczym OKO.press i Reset Obywatelski to moje macierzyste stacje i media. A dzisiaj nie mogło być inaczej. Mamy 2 kwietnia 2021 roku. Jest to ważna rocznica, myślę, że nie tylko dla katolików, ale też ważne rzeczy przed tą rocznicą w Kościele polskim się stały. I to tak ważne rzeczy, że będą w moim głębokim przekonaniu mieć przełożenie, wpływ i będą ciążyć na historii Polski politycznej także. I o tym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o Radiu Maryja. Wszystkim polecam nową książkę Tomasza Piątka, Ryzyki Przyjaciele. Naprawdę ważna pozycja. Dzisiaj będziemy też rozmawiali o Radiu Maryja, a nawet będziemy popierać stanowisko Radia Maryja. I sami wiecie, że wydaje się to być niemożliwe, więc wysłuchacie dokładnie takiej małej niespodzianki, którą dla Was mamy. Moimi pierwszymi gośćmi będą bardzo ważne osoby dla tego, co się dzieje i będzie się działo niebawem w polskim kościele, ale nie tylko w polskim kościele, ponieważ punktem, który powinien zainteresować Was wszystkich słuchaczy i słuchaczki, jest coś, czym zajmuję się w mojej działalności od 2 lat dość często, czyli patologiczny sojusz tronu z ołtarzem, czyli to, że nasza obecna świecka władza w naszym świeckim państwie, bo takie według konstytucji państwo mamy, zmieniają to nasze państwo, właśnie podporządkowując się w pewien sposób, ale tylko pozornie, podporządkowując się Kościołowi, a z drugiej strony biorąc hierarchów kościelnych, którzy wydawać by się mogło, powinni nadawać ton polskiemu Kościołowi, więc władza bierze na zakładników tych hierarchów i efekty są dla nas wszystkich absolutnie katastrofalne i jeszcze gorsze moim zdaniem efekty są dla samych katolików, których dzisiaj będę gościł w pierwszej godzinie, bo każdy z moich gości dzisiaj w pierwszej godzinie będą to mężczyźni, mimo bardzo krytycznego niejednokrotnie stosunku do instytucji kościelnych, nie przestaje być katolikiem. Mamy właśnie spis powszechny, byliśmy karmieni przez lata taką narracją, że jesteśmy katolicką wyspą w Europie i ostoją katolicyzmu, że katolików jest 90, 80, 70, no generalnie dużo, dużo ponad połowa społeczeństwa to katolicy. No ten najbliższy spis może być bardzo smutny dla tych, którzy przyzwyczaili się do takiej narracji. I tak to wygląda. Jestem o tym głęboko przekonany. Liczniki apostazji szaleją. Mamy czas odpływu wiernych z kościołów i nie jest to przypadek. I dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, kto jest za to odpowiedzialny i jakie będą tego konsekwencje. Ja osobiście uważam, że konsekwencje mogą być tylko dobre. I to jest mój punkt wyjścia w tej dyskusji. Także chciałem Wam też polecić jeszcze jedną książkę, o której będziemy trochę rozmawiać. Kościół w czasach dobrej zmiany. To książka Jarosława Makowskiego, filozofa, katolika, a także szefa Instytutu Obywatelskiego w think tanku Platformy Obywatelskiej.
która bardzo mnie poruszyła i będę do niej nawiązywał. Ale zaczniemy od tego, co się stało na początku tygodnia i od tematu, który, moi drodzy, moim zdaniem będzie ciągle brzemienny w skutki. Zaczął się w poniedziałek. Chodzi o karę, jaką wymierzył Watykan wobec, wymierzył arcybiskupowi Leszkowi Sławojowi Gudziowi. Bardzo mrocznej w moim przekonaniu postaci polskiego kościoła, a także, i to też szalenie istotne i o różnicach w tych karach też będziemy rozmawiać, chociaż one teoretycznie brzmią bardzo podobnie, karze dla biskupa Janiaka, który był antybohaterem filmu Braci Sekielskich Zabawa w Chowanego. Naszym gościem, który będzie mówił o tym, jak podchodzić do tej kary, będzie Jakub Pankowiak, jeden z braci, który opowiedział historię wieloletniego molestowania przez księdza, którą biskup Janiak tuszował przez lata jako biskup kaliski. I teraz nagle Watykan wymierzył jednocześnie kary tym dwóm hierarchom. Co z tego wynika? Czy rzeczywiście powinniśmy mówić, że to jest tylko przeniesienie z jednego pałacu do drugiego? Będziemy się nad tym zastanawiać. A wisienką na torcie w naszym zestawie gości, czyli poza Jakubem Pankowiakiem i panem Jarosławem Makowskim, będą dwaj również katolicy. Jeden to Robert Fidura, znany wcześniej jako Wiktor Porycki, czyli nieumarły jeden z członków Rady Fundacji Świętego Józefa, która ma jako instytucja kościelna, czy podległa prymasowi, pomagać ofiarom przestępstw seksualnych, Robert Fitura, a także bardzo ważna dla mnie osoba, czyli Roman Miotkę z Gdyni, człowiek, który w moim przekonaniu zrobił bardzo wiele dla samego ogólnopolskiego procesu oczyszczania kościoła, bo jako katolik zaczął domagać się wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia i bez jego oraz jego towarzyszących mu katolików akcji na pewno, jestem głęboko o tym przekonany, nie mielibyśmy do czynienia z takim obrotem sprawy, czyli z karą, która choć symboliczna, znamienna, bo uznaje winę. Moi drodzy, Robert Fidura, Wiktor Porycki, Roman Miotkę z Gdyni, Jarosław Makowski i Jakub Pankowiak już zaraz będą naszymi gośćmi, a teraz posłuchajmy niezmiernie frapującego i przeze mnie osobiście oczekiwanego komunikatu, felietonu z Radia Maryja, o którym będziemy za chwilę rozmawiać. Poproszę Kubę, żeby nam włączył ten świecki głos polskiego kościoła. Radio Maryja właśnie dla was. Szczęść Boże. Nie wiem, dlaczego Nuncjatura Apostolska w Polsce opublikowała swoje komunikaty w sprawie arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia oraz biskupa Edwarda Janiaka w Wielki Poniedziałek, u progu tego najważniejszego dla katolików tygodnia. Chcąc nie chcąc, zmusiła jednak dziennikarzy do zajmowania się w tym wyjątkowym czasie po raz kolejny tematem nadużyć seksualnych w Kościele. Tematem, którym chyba mamy prawo być już po prostu zmęczeni, ale trudno przechodzić wobec niego obojętnie. Zbyt wiele jest wokół tej sprawy pytań bez odpowiedzi i zbyt wiele niepokojących faktów. Najpierw komunikat. Decyzje te są efektem postępowania dotyczącego sygnalizowanych zaniedbań tych duchownych w sprawach nadużyć seksualnych popełnianych przez duchownych wobec osób małoletnich oraz, jak napisano, innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją. Obaj emerytowani hierarchowie za karę zostali między innymi zobowiązani do mieszkania poza diecezjami, którymi administrowali, czyli poza obszarem diecezji gdańskiej i kaliskiej, oraz do nieuczestniczenia na ich terenie w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych. Arcybiskup i biskup zobowiązani też są z osobistych funduszy wesprzeć Fundację Świętego Józefa, czyli specjalną instytucję powołaną przez Konferencję Episkopatu Polski do spraw związanych z ochroną dzieci i młodzieży w Kościele katolickim oraz do działalności prewencyjnej i pomocy ofiarom nadużyć.
Tyle suchy komunikat. Tylko nie ma w nim odpowiedzi na to najważniejsze pytanie. Na czym polega wina tych osób? Co takiego potwierdziło dochodzenie? Reset Obywatelski. No i proszę Państwa, jak się Państwu podoba ten komunikat? Bo ja mam, że powiedzieć, że jestem skłonny napisać taki list otwarty, w którym będę wspierał główną myśl tej trwającej półtorej minuty wypowiedzi pani, o której też po przerwie powiem trochę więcej. No bo chyba jako ludzie, którzy wierzą w społeczeństwo obywatelskie, jesteśmy wszyscy zwolennikami jawności, transparentności i odpowiedzialności za swoje czyny. Na pewno pewna taka nutka, która może wywoływać jakieś podejrzenia, że może nie do końca taka jest treść tego komunikatu, wybrzmiała wam w uszach, ale o tym, jak ten komunikat się rozwijał, porozmawiamy sobie sami, bo czasami odpowiedzialnością nadawców, a my jesteśmy odpowiedzialnymi nadawcami jako Reset Obywatelski, jest to, żeby nie puszczać w eter kłamstw. Więc z 5 minut, które trwa wypowiedź pani, którą usłyszeliście, do emisji nadawało się tylko 1,5 minuty. A dlaczego, o tym powiemy za chwilę. Na początku przedstawię jeszcze raz moich gości. Są już z nami połączeni panowie, którzy dzisiaj będą komentować nasz główny temat. Bardzo proszę pokazać nam ich, moi drodzy. Dobry wieczór, moi goście, Jakub Pankowiak. Dobry wieczór. Jeden z bohaterów filmu braci Sekielskich Zabawa Chowanego. Roman Miotkę na dole. Dzień dobry, Roman Miotkę z Gdyni. Dzień dobry, witam. Jeden ze zbuntowanych katolików z Trójmiasta. Robert Fidura, Wiktor Porycki, nieumarły. Jeden z bohaterów mojej książki z kolei, Hipokryzja, a teraz to już w ogóle człowiek bardzo wielu zasług. Były już, co istotne, były członek Rady Fundacji Świętego Józefa, o której chwilę porozmawiamy, i Jarosław Makowski, którego książkę bardzo wam serdecznie polecam. Naprawdę uważam, że to jest ważna pozycja i będę do niej nawiązywał. Filozof, katolik i szef think tanku Platformy Obywatelskiej Instytutu Obywatelskiego. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, to prawda. Moi drodzy, zacznę od Jakuba, ponieważ ty, Jakubie, jesteś osobą, która bezpośrednio została dotknięta winą, jaką stwierdził Watykan w przypadku biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Znaczy jesteś, ty i twój brat byliście krzywdzeni przez księdza i bezskutecznie przez wiele lat próbowaliście doprowadzić do ujawnienia tej sprawy i ukarania winnego. Pomógł wam film. I chciałem zacząć od ciebie. Słyszeliśmy, jaka kara spotyka biskupa Janiaka. W moim przekonaniu, wcale nie będę tego krył, biskup Janiak nie jest godzien funkcji kapłańskich, nawet w zaciszu swojego domostwa. Jak ty odbierasz tę karę? Czy to jest istotne, co jest w niej istotnego, czego zabrakło? I jak ty, jako osoba, która walczyła właśnie o to, żeby zło nazwać złem, czujesz się po ogłoszeniu tej decyzji? Przede wszystkim, tak jak powiedziała pani z Radia Maria, i tutaj muszę przyznać jej 100% rację, nie mamy tam w tym oświadczeniu nuncjatury informacji, że jest to jakakolwiek kara, i nie ma też informacji
o winie, więc trudno mi się odnosić do tego w ten sposób. Wydaje ale mi się, jest że... kara, jest kara, więc gdyby nie było, znaczy, to jest oświadczenie o kary, więc o karze, więc trudno mówić o niewinności, jeżeli mamy jakąś karę. No to... Tak, to jest właśnie umiejętność tworzenia dokumentów przez stronę kościelną, czyli stworzenie i pokazanie ich w takim świetle i w taki sposób, żeby nie dało ich się skomentować w sposób właściwy. Znaczy, nie mamy określenia... Jak, do jakich nadużyć doszło ze strony biskupa Janiaka i arcybiskupa Głodzia. To jest dla mnie bardzo, bardzo problematyczne. Tutaj jako osoba bezpośrednio zainteresowana sprawą biskupa Janiaka, dla mnie wysokość kary nie była ważna. O wiele ważniejsze było to, żeby Watykan stwierdził bezpośrednią winę biskupa Janiaka i dokładnie opisał, co się wydarzyło i czemu biskup Janiak zawinił. Tego nie mamy i to jest dla mnie, szczerze mówiąc, jakiś taki poczucie niedosytu mam, jakby związane z całym tym zajściem. Jeśli chodzi w ogóle o termin, w którym no ta, nazwijmy to kara, została ogłoszona, to oczywiście również zgadzam się z panią dziennikarką z Radia Maryja. Uważam, że ogłaszanie tego w Wielkim Tygodniu w poniedziałek było nastawione głównie na to, żebyśmy za chwilę mieli święta Wielkiej Nocy i przestali po prostu komentować ten trudny temat. Będzie zupełnie inna atmosfera, będziemy mieć atmosferę zmartwychwstania, będziemy mieć atmosferę Wielkiego Tygodnia przede wszystkim i wydaje mi się, że chyba na tym też zależało nuncjaturze, żeby właśnie w takim oto terminie to zgłosić. Pani Hajdasz oczywiście odebrała to zupełnie w inny sposób i stwierdziła, że to jest przecież świąt pewnie wielkanocnych, taki chyba, tak przynajmniej odczytałem jej słowa, a moim zdaniem to było nastawione na to, żeby jak najmniej można było komentować, żeby było jak najmniej czasu na to i żeby sprawa jak najszybciej rozeszła się po kościach. No co do wysokości kary, to żartowałem sobie z moim bratem, że no, o wiele większą karą dla tych panów byłoby pewnie zakaz z picia alkoholu na przykład, bo przypuszczam, że to byłoby bardziej uciążliwe dla nich, znając ich możliwości, a tak poważnie mówiąc, no to jest to żadna kara, no ci panowie już jakby nie przebywają w swoich diecezjach, jeden jest na emeryturze, więc zupełnie go to nie dotyka, ma wspaniałą posiadłość, w której będzie sobie mieszkał. Myślę, że jego przyjaciele, którzy jakby popierają jego sposób działania, no będą go zapraszać na uroczystości i będą starali się go wybierać, albo tak jak było w przypadku biskupa Janiaka, będą go stawiać w roli męczenników, którzy zostali zaatakowani przez media i tak naprawdę przez nas pokrzywdzonych. Później wpłacanie odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa, no dla mnie to jest kompletny absurd. Rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski stwierdził, że wysokość kary będzie ustalana właśnie przez dwóch ukaranych. To jest niesamowita historia, dla mnie poruszająca, ale oczywiście no, też można było się tego spodziewać. Poza tym wpłacanie pieniążków na fundację, która jest fundacją tak naprawdę wewnątrz kościelną, bo to Konferencja Episkopatu Polski powołała tą fundację, no, nie wiem, w jaki sposób ona ma pomóc poszkodowanym. Znaczy, nie widzę przede wszystkim podstawowych elementów, jeśli chodzi o postrzeganie grzechu w świetle Kościoła katolickiego, podstawowych elementów związanych z wyjściem z tego grzechu, czyli przede wszystkim nie było rachunku sumienia, nie było żalu za grzechy, nie było mocnego postanowienia poprawy, nie było szczerej spowiedzi, a na końcu nawet zabrano im możliwość zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźniemu. Także no wszystko, co dla mnie jest no, to taką farsą, bo nie ma nic wspólnego ani z jakimś procesem. Ja opowiadałem też ostatnio w jednym z programów, w jaki sposób została podjęta w ogóle decyzja związana z biskupem Janiakiem. Otóż postępowanie przygotowawcze prowadził arcybiskup Gądecki, który powinien przesłuchiwać osoby jakby zamieszane w tą sprawę, czy dotknięte krzywdami, czy wiedzące coś na temat biskupa Janiaka i jego działaniach. Natomiast arcybiskup Gądecki nie przesłuchał przede wszystkim księdza rektora Górskiego, którego to biskup Janiak usunął ze stanowiska w 2018 roku, o ile dobrze pamiętam. I ten rektor właśnie jako pierwszy napisał zawiadomienie do Watykanu dotyczące zaniedbań biskupa Janiaka. Nie został przesłuchany mój brat Bartłomiej, nie zostałem przesłuchany ja, więc
arcybiskup Gądecki wybiórczo traktował te elementy przygotowania tego procesu. Nie wiemy też, co zostało wysłane do Watykanu, dlatego że jako świadkowie całej sprawy nie jesteśmy informowani zupełnie o niczym, nie jesteśmy stronami w tej sprawie, tylko jesteśmy zwykłymi świadkami. Więc trudno tutaj o jakiekolwiek pozytywy. Znaczy to, no właśnie, znaczy dla mnie bardzo bolesne, a tutaj to też jest dość ciekawe i specjalnie też tak was wybrałem, że wszyscy mimo wszystko, mimo całego krytycyzmu, ciągle nie dokonujemy apostazji, nie odcinamy się od Kościoła, a jesteśmy bardzo krytyczni w stosunku do samej hierarchii. I teraz poproszę o wypowiedź Romana Miotkę, który jeszcze półtora roku temu był zwykłym parafianinem parafii świętego Mikołaja w Gdyni, zajmował się życiem parafialnym, ale też normalnym życiem, ma trójkę wspaniałych dzieci, wspaniałą żonę, o której też na pewno jeszcze wspomnimy. I nagle coś takiego się stało, że zdecydowałeś się razem z Justyną Zorn, twoją żoną, powiedzieć nie. I dzisiaj czytałem twój post na Facebooku, polecam wam wszystkim, on jest publiczny, Roman Miotkę, łatwo znaleźć. Napisałeś post podsumowujący trochę wasze działania przez te miesiące. Krótko mówiąc, zorganizowaliście się i bardzo konsekwentnie żądaliście wyjaśnienia oskarżeń, które pojawiały się w sferze publicznej od wielu lat. Nie tylko chodziło o tuszowanie pedofilii, ale o mobbing, o synomię, czyli handel funkcjami kościelnymi i tak dalej, i tak dalej. Romku, ty byłeś bardzo krytyczny w stosunku do oceny kary, która bardzo podobna kara jak biskupa Janiaka spotkała arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia, musi opuścić rezydencję, już się pakuje, pojedzie sobie do swoich latyfundiów w Bobrówce. To są jakieś po prostu przepych totalny, nieznany normalnym ludziom. I napisałeś coś takiego, że jest to bardzo znamienna decyzja, bo tak naprawdę ona koncentruje się na tym, żeby nie naruszyć interesu Kościoła, czyli że mamy śmierdzącego Głodzia, tak to mniej więcej napisałeś, i odstawiamy go, żeby ten jego smród na Kościół nie padał. Powiedz nam więcej o tym, jak ty do tego doszedłeś, jak ty się z tym czujesz, bo powiedzmy sobie uczciwie, trudno było sobie jeszcze niedawno wyobrazić, że w ogóle jakakolwiek kara takiego tuza polskiego kościoła, człowieka, który układał się i z Aleksandrem Kwaśniewskim, którego schlał przed, przepraszam za słowo, ale którego upił przed uroczystościami w Charkowie, doprowadzając do największego skandalu z głową państwa, chociaż może jeszcze nie mówmy hop. Potem świetnie funkcjonował jako patron paktu stabilizacyjnego, czyli tej umowy między PiS-em, LPR-em a samoobroną, czyli był też bardzo aktywny w polityce. I nagle jednak dostaje karę, chyba pierwszą w jego biskupim życiu. A ty nie czujesz satysfakcji. Dlaczego? Może dlatego nie czujesz, że nie słyszysz nas. Halo? Nie słyszymy się. Halo? Dobra, teraz słyszę, bo mam średni internet, więc mogę się pojawiać i znikać. Przepraszam bardzo. Ja na tą karę jakby patrzę w dwóch wymiarach. I pierwszy wymiar to jest taki, że taki, może zacznę od tego pozytywnego, że jednak i jednostki, nawet takie szare, teoretycznie nic nieznaczące, jakby jeżeli odpowiednio długo walczą z determinacją, siłą, to są w stanie wpływać na tak wielkie nawet instytucje jak Kościół z wszystkimi swoimi kongregacjami, dykasteriami. Jakby tu chodzi de facto, że decyzja zapadła w Rzymie. Więc ja jakby czuję radość z tego, że my jako obywatele, jako świeccy, jak bardzo się postaramy, gdy do tego zaangażujemy olbrzymią ilość mediów, wysiłku i energii, to otrzymamy coś. Tylko że jakby już ten sam wydźwięk jest taki właśnie mniej pocieszający, bo dla mnie to jest istotne to, czego w tej karze nie ma, czyli jakby nie ma w ogóle wskazania odpowiedzialności instytucji, czyli tylko jeden Głódź
jest skazywany na to, żeby sobie poszedł z diecezji, czyli de facto jest powiedziane, ty się nie pokazuj koło nas, bo już koło ciebie za bardzo śmierdzi, więc ty odejdź na bok, my ci krzywdy nie zrobimy, ty tam wpłacisz sobie ile chcesz, będziesz tam sobie dobrze żył, tylko już się koło nas nie pokazuj. Tam jeszcze jest takie okrągłe zdanie w tym wyroku, że dotyczy to wielu spraw, czyli że jeżeli ktoś będzie mówił, że ale nie jest załatwiona kwestia kradzieży i wyprzedaży majątku, no to ale to już ten wyrok to na pewno załatwił, to już drugi raz się nie każe za to samo i tak dalej. Więc ten wyrok jest jakby tak skonstruowany, żeby przede wszystkim chronić Kościół, przy czym już jakby doszli do wniosku, że lepiej to robić z głodziem na boku. I jakby już nie pakować nie wiadomo ile energii w obronę jego, tylko że tutaj temat trzeba jak najszybciej właśnie zamknąć, nie mówić o co chodziło, nie szukać kolejnych ofiar, nie szukać żadnej formy zadośćuczynienia, nie mówić w żaden sposób o odpowiedzialności innych osób, które były w tym procesie, bo tak naprawdę u nas to mamy jeszcze biskupów pomocniczych, mamy jakby, to nie jest też tak, że ten głódź to u nas w diecezji działał w samotności. Tak, to jest bardzo ważne. Nie wiem, na ile to jest bardzo ważne. Ja chcę się z Państwem. Nie ruszacie. Słychać, ruszamy się. Jedno tylko chciałem powiedzieć Państwu, halo, bo sam byłem tego świadkiem. Ja słyszę. Słyszymy. Ale poproszę na sekundkę teraz o przełączenie, że tak powiem, bo mamy mały problem z Robertem, a chcę posuwać dalej dyskusję. Czeka, żeby zabrać głos Robert Fidura, Wiktor Porycki. Dobry wieczór, Robercie. Cześć, dobry wieczór. Robercie, powiedział Roman o tym, że to nie jest tak, że jeden arcybiskup Leszek Sławoj Głódź to wszystko swoimi cudownymi rączkami zamiatał i tak dalej. I chciałem zwrócić uwagę na jedną jeszcze historię, o której wielokrotnie mówiłem w Katarzis i której też wiele lat poświęciłem, czyli historię Andrzeja Dymera, którego sprawę też sądził Trybunał Kościelny w Gdańsku i który zakończył się zupełnie niejasno. Znaczy nie wiemy, jaka jest decyzja tego Trybunału do dzisiaj. Więc znowu jakby ja się cieszę, że Radio Maryja żąda ujawnienia wszystkich decyzji i motywów decyzji, bo ja bym się wpisywał w taki postulat. Ale mówiąc zupełnie poważnie, no ty też zrezygnowałeś z zasiadania w Radzie Fundacji po tym, kiedy pojawił się materiał w TVN24 o najdłuższy proces Kościoła, o Dymerze. I ty zaprotestowałeś właśnie przeciwko temu układowi, no powiedz sam zresztą, bo chciałem, żebyś skomentował tę decyzję, bo wiem, że jesteś też blisko z Jakubem Pankowiakiem, rozmawiać o tym, jak można by te procesy, które pozytywnie jednak się zaczynają, jeśli chodzi o integrację osób, które mówią nie złu, jakim są przestępstwa seksualne w Kościele, więc znasz dobrze sprawę biskupa Janiaka i też znasz sprawę księdza Dymera, on nie był moim zdaniem księdzem, ale okej, z nawyku, i znasz też historię arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia, bo możemy to ujawnić, no, wiele razy jak miałem różne dylematy dotyczące tej sprawy, to dzwoniłem do ciebie i radziłem się, jak tutaj dalej się poruszać w tym mrocznym świecie archidiecezji gdańskiej. Jak ty podchodzisz do tych decyzji, Robercie? Ja nie chcę komentować tych decyzji w ogóle. Od początku, od kiedy w ogóle te sprawy obu tych biskupów, i arcybiskupa Głodzia, i biskupa Janiaka wypłynęły, tak powiem, na światło dzienne, cały czas mówiłem jedno. Obaj powinni zostać zlaicyzowani, przeniesieni do stanu świeckiego bez jakichkolwiek możliwości udawania, że są biskupami. To było moje marzenie z bardzo prostej przyczyny. Prawo kanoniczne nie przewiduje takiej możliwości, żeby był usunięty ze stanu duchownego, musiałby być na przykład sprawcą pedofilii. A tam tego rodzaju przesłanek nie było. Z góry było wiadomo, że jedyne, co im grozi, to usunięcie z urzędu, czy przeniesienie na emeryturę. I tyle na ten temat. Co
tyczy się w ogóle postępowań i prawa kanonicznego, to ten system jest całkowicie i zupełnie niewydolny. To jest prawo anachroniczne, oparte co prawda o prawo rzymskie, nie tylko, nieistotne, ale w głównym swoim zrębie ono się odnosi do tego, że Kościół jest monarchią absolutną, co nijak nie przystaje do współczesnych czasów. Przed momentem zadałeś pytanie właśnie, że biskup tylko, a są jego urzędy, prawda, kanclerze, biskupi, ale rzeczywiście, że tak, są. Ale w Kościele oni nie mają praktycznie żadnego znaczenia. Pełną odpowiedzialność, pełną władzę ma tylko jeden człowiek w diecezji, biskup ordynariusz. On jest w pełni odpowiedzialny za wszystko. Oczywiście oni mogą popełniać błędy, mogą robić różne rzeczy, ale co z tego? Pełna odpowiedzialność jest jego i co śmieszne, bo nie umiem tego nazwać w żaden inny sposób, on jest jednocześnie najwyższym sędzią w diecezji, najwyższym administratorem w diecezji i najwyższym, no, nazwijmy to księdzem, jeśli mogę tak to określić, w diecezji. On ma pełnię władzy, pełnię, pełnię, zupełną. Nikt mu w diecezji nie podskoczy, jedyna osoba, która jest nad nim, zgodnie z prawem kanonicznym, to jest papież. Nawet metropolita tak naprawdę ma bardzo znikome uprawnienia w odniesieniu do swoich biskupów sufraganów. Jarosławie Makowski, dobry wieczór. Cieszę się, że jesteś już w lepszym zdrowiu. Jarosław pokonał, jak rozumiem. Jarosław pokonał, tak, tak, tak. Teraz oddajemy głos Jarosławowi Makowskiemu. Ja wracam do tej książki Kościół w czasach dobrej zmiany, bo to jest dobry moment, żeby powiedzieć sobie, gdzie my jesteśmy. Jest 2021 rok, 5 lat już rządzi Prawo i Sprawiedliwość, które pozostaje w Kościele w ścisłym sojuszu. I teraz przejdę do takiego komentarza, który idealnie się wpisuje w naszą dyskusję. Marek Kaczyński napisał, ci ludzie powinni stanąć przed sądem, jakiekolwiek kary wymierzane przez sektę, to... I Marek jest oczywiście bardzo sceptyczny w stosunku do Kościoła, w której obaj panowie pracowali, będą śmieszne i niewspółmierne do czynów, których się dopuścili. Takich głosów jest dużo więcej i rzeczywiście to, co ja powiem od siebie, jakby wprowadzając ten wątek, że tak powiem, jak powinno państwo zareagować na taką sytuację, to to, że jednak dla mnie jest istotne to, że Watykan jest dzisiaj przy całej słabości, bo ta decyzja tak naprawdę w złym świetle stawia Watykan, bo nie ma ani transparentności, ani nazwania rzeczy po imieniu, no nie ma tych ewangelicznych podstawowych zasad, które powinny towarzyszyć rachunkowi sumienia i tak dalej, więc trudno tutaj mówić o jakichś odpuszczeniu grzechów. Do dzisiaj nie usłyszeliśmy nawet słowa przepraszam ze strony biskupa albo arcybiskupa Głudzia, biskupa Janiaka albo Głudzia. Gdzie jest państwo i czy ty, Jarku, myślisz, że dobra zmiana kiedyś się skończy, a kiedyś na pewno się skończy, bo każda władza przemija, jest dzisiaj rzeczywiście tą stroną w życiu Polski, która blokuje te możliwości, a dzięki Watykanowi ma pretekst dzisiaj, a nawet być może znajduje się pod pewną, przynajmniej minimalną presją, żeby się do tego odnieść. Jak ty to odbierasz, Jarek? Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim i naszym słuchaczom. Niestety ja jestem bardzo sceptyczny, jeżeli idzie o rolę państwa i tej przecież państwowej komisji, która została powołana do tego, aby te wszystkie kwestie związane z nadużyciami seksualnymi także w Kościele wyjaśnić. Mam wrażenie, że raczej mamy do czynienia z sytuacją, że państwo chroni przedstawicieli Kościoła zamiast dociekać i próbować wymierzyć sprawiedliwość. W tym sensie bardziej liczyłem na Watykan, prawda, który tutaj
pomny tego, co działo się w innych kościołach lokalnych, myślę o Irlandii, Stanach Zjednoczonych i tak dalej, no wyciągnął lekcje z tych przykrych doświadczeń dramatycznych i nie będzie chciał powielać z własnych błędów, czyli tuszować tych skandali. Papież Franciszek jest w jakimś sensie moim rozczarowaniem, pomimo tego, że napisałem przecież książkę poprzednią o nim. Budka Kościele, tak. Tak, w tym sensie, że jakby odpuścił polskiemu Kościołowi. Nie wiem, szczerze mówiąc, skąd to się bierze. Być może to jest syndrom Jana Pawła II w takim znaczeniu, że nie chce ingerować zbytnio w ten Kościół, który wydał wielkiego, świętego Jana Pawła II. Inna zupełnie była reakcja na przykład Kościoła, który jest mu bliższy w sensie kulturowym także. Myślę o episkopacie chilijskim, który jednak no, został zmuszony do tego, żeby biskupi złożyli rezygnację. Tu wydaje mi się, że Watykan ma tendencję do tego, żeby proces oczyszczania polskiego kościoła i rozliczania go z nadużyć pedofilskich absolutnie ośmieszyć, ponieważ wszyscy moi przedmówcy de facto wskazywali na komiczność tej kary, która została wymierzona dwóm hierarchom. Tutaj najradykalniejszy był Robert, który powiedział, że w ogóle to jest, nie chce nawet tego komentować. I rzeczywiście mam wrażenie, przepraszam, że mówię trochę może w imieniu szczególnie Roberta i Jakuba, ale że to jest policzek dany ofiarom. Absolutnie, i to w Wielkim Tygodniu, prawda? Pokazanie, że de facto polscy biskupi mogą spać spokojnie. Mogą spać spokojnie zarówno nie niepokojeni przez instytucje państwa, jak i instytucje, co pokazała decyzja watykańska, kościelne. Natomiast mam taką nadzieję i zawsze tak się dzieje, że to opinia publiczna musi domagać się ujawnienia prawdy. I tutaj Roman jest tego najlepszym przykładem, i jego działalność, i wasza działalność tam na Pomorzu, że biskupi sami z siebie nigdy się nie rozliczą, że rozliczają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w porę czy nie w porę opinia publiczna, ofiary, katolicy przystawiają im, przepraszam za metaforę, karabin do głowy, nie dając możliwości odwrotu i domagając się powiedzenia prawdy. Innymi słowy, możemy liczyć tylko na siebie. Ani państwo, ani Kościół polskich hierarchów nie rozliczy. To prawda, i znaczy nie rozliczy dzisiaj, ale chciałem jednak dać nadzieję, zawsze staram się dawać nadzieję, i tak jak mówię, każda władza przemija, a ten sojusz będzie brzemienny w skutki, bo razem z przemijającą władzą PiSu, która kiedyś przeminie też ta patologiczna struktura w Kościele, która ten sojusz zawiązała. Ja tylko powiem, że ta pani, która słodkim głosem nam rozpoczęła dyskusję, to jest pani, która jest blisko związana z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim, którego mój przedmówca Jarosław nazywa kapłanem dobrej zmiany w swojej książce. Uważam, że to bardzo trafne i do tego też wrócimy. Ale teraz poproszę Jakuba Pankowiaka, żeby nam powiedział właśnie o tym, jak się czuję z tym podejściem do ciebie. Też jesteś w pewnym sensie rzecznikiem, ty i osoby, które mówią w imieniu ofiar poszkodowanych, pokrzywdzonych, nieumarłych. Wiesz, jak bardzo ważne jest to uderzenie się w piersi, które nie nadchodzi. I też chciałem cię spytać o te kwestie, które jednak należy poruszyć i trzeba o nich mówić coraz więcej, bo te wyroki, szczególnie ten
Bardzo moim zdaniem kontrowersyjny pomysł nałożenia dobrowolnej kary daniny czy podatku, nie wiem, no, dobrowolnej wpłaty na fundację świętego Józefa, o którym jeszcze na sam koniec porozmawiamy i powiemy o tym, co jeszcze Radio Maryja orzekło. Powiedz nam, na jakim etapie są wasze sprawy, jeśli chodzi o państwo świeckie, bo niedawno zapadła decyzja sądu w sprawie księdza, który was krzywdził, ciebie i brata. I to jest ważne i to też postawię na kontrze do tego, co mówił Jarek, bo z jednej strony mamy brak inicjatywy instytucji państwowych, ale z drugiej strony mamy na przykład sądy, które zresztą pozostają w konflikcie z obecną władzą. Sądy jeszcze, powiedzmy, nazwijmy to. I pewne procesy się już dzieją. I ja właśnie po to was dzisiaj zaprosiłem, żeby wydobyć te pozytywne elementy i pokazać, że to wszystko jest system naczyń połączonych i że ta wasza, a wszystkim wam tutaj nisko się pochylam, bo to wasza działalność publicystyczna, aktywistyczna spowodowała, że mamy dzisiaj takie pierwsze zalążki nadziei na to, że będzie inaczej. Kuba, powiedz nam z jednej strony o tym, jak wyglądał wasz proces i czym się skończył, a z drugiej strony, jak wygląda rozmowa wasza z diecezją, która winna wam zadośćuczynić wasze krzywdy. No, jeśli chodzi o sprawę w sądzie, no to mamy wyrok nieprawomocny. Ta sprawa dotyczyła tylko i wyłącznie mojego brata. Wszystkie sprawy pedofilskie związane z księdzem Markiem się już przedawniły, przynajmniej nie wiemy o jakichś tam nowych czy dotyczących ludzi przed ukończonym 30 rokiem życia, a takie mamy niestety w Polsce prawo, że po ukończeniu 30 roku życia przez poszkodowanego jakby sprawa jest przedawniona. Mamy nieprawomocny wyrok, 3 lata więzienia, ale tak jak powiedział tutaj przedmówca, prawda jest taka, że gdyby nie zaangażowanie braci Sekierskich, gdyby nie zaangażowanie wszystkich mediów, dziennikarzy, gdyby sprawa nie miała charakteru ogólnopolskiego, nie jestem przekonany, czy poszłoby nam tak gładko i czy tak łatwo sąd wydałby taki wyrok. Jak wiemy, jeszcze do niedawna w sprawach pedofilskich zapadały wyroki bardzo często w zawieszeniu. Były to 2 lata w zawieszeniu na kilka, czyli jakby takie najwyższe możliwe kary w zawieszeniu. Dopiero właśnie zrobienie z tych spraw z charakteru, nadanie im charakteru medialnego spowodowało, że chyba też sami sędziowie zaczęli rozumieć, jaka to duża krzywda jest. Znaczy w ogóle, bo oprócz tego, że zajmujemy się jakby walką z systemem, tak, walką z sojuszem tronu z ołtarzem, walką o godność nie tylko poszkodowanych, ale w ogóle wszystkich katolików, bo z tym też mamy jakby duży kłopot, to wydaje mi się, że główną pracą, którą wykonujemy, to jest tak naprawdę uwrażliwienie społeczeństwa całego, nie tylko zwykłych, szarych ludzi, ale przede wszystkim tych, którzy zarządzają. To oni widzą to skutki tych wszystkich przestępczych działań, widzą, jak to wpływa na nasze życie, widzą, jak to niszczy życie i chyba coraz bardziej zdają sobie sprawę z wagi tego przestępstwa i dzięki temu mam wrażenie, w przyszłości no, prawo będzie nieco inne. Jeśli chodzi o samą sytuację związaną z naszą sprawą bezpośrednio z kurią, no, jesteśmy na etapie mediacji i na razie nie chciałbym tego komentować. Jak mediacje się zakończą, to z przyjemnością to zrobię. Mieliśmy pierwsze spotkanie, czekamy na kolejne, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. I widzę, szczerze mówiąc, duże zmiany, mimo wszystko. Znaczy, oczywiście tutaj na samym początku jakby negatywnie odniosłem się do decyzji Watykanu, bo uważam, że tak naprawdę to główny winowajca niestety całych tych spraw mimo wszystko nadal jest papież, czy to papież Franciszek, czy wcześniej papież Benedykt, czy jeszcze wcześniej Jan Paweł II, to oni mają władzę
zmieniać prawo kanoniczne. To oni mogą powiedzieć, że od dziś będziemy postępować według takich, a nie innych zasad. Papież Franciszek już dużo zmienił, to jest prawda i tak na dobrą sprawę te zmiany weszły w życie, mamy Vos Estis Lux Mundi, więc dokument, który na podstawie którego został, no, powiedzmy, ukarany biskup Janiak czy arcybiskup Głódź, ale powinny tam zajść o bardzo duże zmiany. No przede wszystkim powinniśmy się stać podmiotem w tych sprawach, a nie przedmiotem. Trzeba zmienić sposób przygotowywania takich procesów. No nie może robić tego kolega z ławki z Konferencji Episkopatu Polski. To powinny być osoby zupełnie z zewnątrz, przysłane z innego kraju. Te dochodzenia powinny być transparentne. My powinniśmy być informowani, jakie dokumenty zostały przesłane do Watykanu. Każda odpowiedź z Watykanu powinna być przesłana też przez nas, tak jak jest w świeckim państwie. No mamy sprawę w prokuraturze, mamy sprawę w sądzie, no, poszkodowany, jak również oskarżony, są informowani o każdym, o każdym ruchu. No tego nam brakuje. Natomiast ja nie jestem tak negatywnie nastawiony, jeśli chodzi do Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Oczywiście możemy mieć wrażenie, że ta komisja rzeczywiście jest wybierana z klucza politycznego. Natomiast przed krytykowaniem kogoś zawsze staram się, czy czegokolwiek, jakichkolwiek działań, zawsze staram się z nimi jak najbliżej zapoznać. No i tak jak ja i Robert pewnie też będziemy mogli o tym opowiedzieć, mieliśmy okazję spotkać się z panem Bożejem Kmieciakiem. Mieliśmy okazję też jakby zapoznać się z tym, co oni robią w naszych sprawach, przynajmniej w mojej sprawie, jak to wygląda. Wiem, że są zgłoszenia do prokuratury krajowej. Wiem, że jest lobbowanie na temat zmian prawnych, które my też sugerujemy, które sami jako poszkodowani zauważamy, że są nie w porządku, choćby przedawnienie, czy być może podniesienie rzeczywiście o rok tego wieku zgody, który w tym momencie jest, wynosi 15 lat. I mnóstwo innych zmian, które są proponowane, oczywiście oni nie mają mocy ustawodawczej, mają tylko możliwość lobbowania, ale okej, mogą coś z tym zrobić, więc jakby też staram się dawać im szansę, wspierać ich, bo to jest jedyne miejsce tak naprawdę w świeckim państwie, do którego ci poszkodowani mogą się realnie zgłosić i oczekiwać, wręcz wymagać jakichś zmian. To nie jest tak, że to zaufanie jest zupełnie wolne. Znaczy, mam nadzieję, że za jakiś czas będziemy mogli pewne rzeczy podsumować i wtedy rzeczywiście możemy stać się recenzentami, ale nie recenzowałbym czyjejś pracy w momencie, kiedy ona tak naprawdę jeszcze się nie zaczęła. Natomiast jeszcze chciałbym wrócić dla mnie do ważnej sprawy związanej tak naprawdę z tą relacją pomiędzy poszkodowanymi a kurią i ewentualnymi zmianami, które nastąpiły w Gdańsku czy w Kaliszu. Tak jak tutaj mówił Roman, tak naprawdę wycofaliśmy dwóch biskupów. Udało się to w Gdańsku. Mnóstwo osób świeckich zaangażowało się w sprawę, kilka akcji, media. Okej, doszło to do skutku. W Kaliszu było podobnie. Natomiast w Kaliszu został zmieniony biskup, a cała reszta, cała drużyna, biskup Buzon, biskup Napierała, Wilski, kanclerz, to jest drużyna starego biskupa, więc jakby zmieniliśmy generała, ale jakby szeregowi żołnierze, czy nawet nie szeregowi, a ważni żołnierze zostali ci sami, więc trudno oczekiwać jakichkolwiek zmian. Moim zdaniem historia związana z Kaliszem powinna skończyć się w ten sposób, że diecezja powinna być naprawdę rozwiązana, podzielona, te tereny powinny wrócić do swoich dawnych diecezji, czyli do podziału pomiędzy diecezję poznańską, gnieźnieńską i chyba wrocławską, o ile dobrze pamiętam, jeszcze chyba tam trochę zahaczaliśmy. I tyle. Znaczy, to nie jest miejsce, w którym może się cokolwiek dobrego wydarzyć w najbliższym czasie. To będzie trwało też latami. Tu są też ludzie wierzący, ludzie oczekujący czegoś od Kościoła. W ogóle wydaje mi się, że postrzeganie świeckich katolików Kościoła bardzo się zmienia. Zaczęliśmy być wymagający i biskupi tego nie rozumieją, ale konkretna decyzja Watykanu w postaci zmian prawnych w dokumencie dotyczącym przestępstw seksualnych może ją podjąć tylko i wyłącznie papież Franciszek. I tak naprawdę, tak jak Robert powiedział, że tak jak biskupi w danych decyzjach są jedynymi odpowiedzialnymi ordynariusze za to, co się w tej decyzji dzieje, bo to oni mają władzę absolutną, tak samo władzę absolutną w Kościele ma papież Franciszek. I tylko on może doprowadzić do takich zmian, które spowodują, że w przyszłości no, problemy związane z przestępstwami seksualnymi będą rozwiązywane bardzo szybko.
To prawda. Poproszę teraz o zabranie głosu Roberta Fidury, który też chciałby powiedzieć o papieżu Franciszku parę słów, a zaraz potem też chciałbym, żebyś odniósł się właśnie do w drugiej części swojej wypowiedzi do takich głośnych słów, które dzisiaj są często cytowane przez Błażeja Kmieciaka z tekstu, ale ja je zaraz podam. Najpierw zacznijmy od twojej refleksji na temat Franciszka. Robert Fidura. No cóż, papież Franciszek, jeśli mogę to tak powiedzieć, chce dobrze. Jakoś powoli mu to idzie, ale z drugiej strony on się sam wpuścił w kozi róg. Jego problem polega na tym, że z jednej strony chce rządzić Kościołem autorytarnie, jako monarcha absolutny, a z drugiej strony próbuje otworzyć kościoły lokalne na tak zwaną synodalność. Tu nie chodzi o tą synodalność niemiecką, bo ona się najczęściej tak nam kojarzy. Tu chodzi o pewne mechanizmy, które pozwalałyby na właśnie na dyskusję, na trochę kontroli nad biskupem, tego rodzaju rzeczy. Dlaczego nie bezpośrednio ingeruje w sprawy polskie na przykład? No właśnie, to jest ten przejaw jego, nazwijmy to, synodalności. To jest wasz lokalny kościół, sami o niego zadbajcie. Odwołanie do Chile jest o tyle, no z Polską to się w ogóle nie składa. Dlaczego? Dlatego, że Franciszek w przypadku Chile zareagował bardzo emocjonalnie i bardzo osobiście. On tam został wpuszczony w maliny przez miejscowy episkopat i przez nuncjusza i sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej ówczesnego. Broniono pewnego księdza, broniono biskupa, który go bronił. On uznał, okej, no skoro mu jego współpracownicy mówią, że jest wszystko w porządku, że tam nic złego nie zaszło, zaczął tego człowieka bronić. Kiedy dotarło do niego, że został wpuszczony w maliny, że zrobiono z niego durnia, mówiąc takim no, ostrym językiem, no to się zdenerwował i stąd było wysłanie Szcikluny i stąd była ta dymisja całego episkopatu. Więc to nie da się porównać z Polską. To są dwie zupełnie jakby inne rzeczywistości. W Polsce nie ma takiej możliwości, ja nie widzę w tym momencie, przynajmniej na razie, no żeby właśnie przyjechał ktoś z Watykanu i zrobił porządek z Episkopatem Polskim. Nie ma takiego jeszcze, co nie znaczy, że nie będzie. Ale jeszcze nie ma, to jeszcze nie jest ten poziom, to jeszcze nie jest ta skala, jeszcze się nie przelało. Jeszcze trochę poczekamy, kiedy wybuchnie parę innych spraw i wtedy no, prawdopodobnie nie będzie wyjścia. Franciszek będzie musiał to zrobić, porządek w Polsce zrobić, że tak powiem, ręcznie. To prawda, też chciałem w takim razie też ciebie poprosić o to. Dużo bardzo jest komentarzy odnośnie słów Błażeja Kmieciaka. Ja jestem bardziej sceptyczny w stosunku do działań komisji do spraw pedofilii niż wy. Jestem, ale uznaję i jest mi bardzo bliskie podejście, które Kuba sformułował, czyli że powinniśmy rzeczywiście dać szansę i nie przekreślać a priori całej komisji. Nie wiem, jak to będzie, po owocach ich poznamy. Ja niestety obawiam się, że jest to pewnego rodzaju rozpisana na rolę gra. Ale o tym za chwilę. Ja chciałem zacytować fragment, ten w zasadzie to nie jest fragment, tylko tytuł artykułu Błażeja Kmieciaka, który napisał tak: dzieci wykorzystywane seksualnie trafiają wprost do nieba. I napisał nie, nie. To Błażej Kmieciak i zaraz o tym momencik. To jest wypowiedź, która bardzo wielu ludzi zbulwersowała, znaczy przynajmniej na Twitterze. Zbulwersowała moim zdaniem bez przeczytania tekstu. I dlaczego ja pierwotnie, że tak powiem, część tego zbulwersowania jakoś absorbowałem i przyjąłem? Otóż, moi drodzy, ja mam problem z tą wypowiedzią, mimo że od razu zapewniam was, że doskonale rozumiem, dlaczego mówicie, że ten tekst jest ważny dla was i dlaczego
No, myślę, że jakoś nawet, Robercie, ty poczułeś, poczułeś, że trochę to jest mowa nawet o tobie. Nie wiem, czy nie roszczę sobie zbyt daleko wyciągania, nie wyciągam zbyt daleko idących wniosków, ale ja mam problem bardzo podstawowy. I to problem, który też zwracam się do was wszystkich, drodzy widzowie, którzy komentujecie, bo on będzie takim trochę spoiwem naszej dyskusji. Mianowicie Watykan nie wyręczy świeckiego państwa, w którym żyjemy, od odpowiedzialności za to, co się dzieje. To, że Watykan stwierdza, że były zaniedbania, jest, powinno być tym środkiem presji na państwo, na władze państwowe, na instytucje państwowe, żeby wyjaśniać te sprawy i doprowadzać do ukarania winnych, a winny jest cały konglomerat osób i instytucji, nie tylko pojedyncze osoby, które krzywdzili, nie pojedynczy księża, którzy krzywdzili, tylko też wszyscy, którzy potem umożliwiali im unikanie odpowiedzialności, ale też krzywdzenie kolejnych. Tutaj tym zamknę. Natomiast Błażej Kmieciak wypowiada się jako przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, czyli jako przedstawiciel państwowej instytucji, i jakby jego wchodzenie na grunt wiary jest, no, samo w sobie jest pułapką. Mi się wydaje, że on zapomniał właśnie, że on jest szefem komisji, która ma być nie tylko dla katolików, którzy mogą też więcej wybaczyć, bo nasza wiara zakłada nadstawianie drugiego policzka, zakłada przebaczenie nawet najcięższych grzechów i najcięższych krzywd, które doznaliśmy. I on teraz, wychodząc z tego, być może to jest kwestia, być może się trochę czepiam, ale wychodząc z tej, znaczy cały ten tekst jednak jest też oparty w tym, na takim trochę założeniu, które moim zdaniem jest nieuczciwe w stosunku do wielu osób, które nie muszą mieć takiej wrażliwości jak my. A bardzo wiele osób odeszło od Kościoła, i to też na koniec oddam głos Romkowi, który dzisiaj też o tym pisał, właśnie z powodu tego, że dostrzegli to rozejście się między nauką, między wiarą a praktyką. Jarku, ty kiwałeś głową przed chwilą, więc za chwilę proszę cię, żebyś powiedział ad vocem, ale Robercie, dlatego oddaję tobie głos, bo ja jestem jednak, uważam, że to jest bardzo zły sygnał, to co się dzieje, jeśli chodzi o wypowiedź Błażeja Kmieciaka, więc bądź nie adwokatem diabła, ale powiedz nam, dlaczego te słowa i ten artykuł jest dla ciebie cenny, i opowiedz nam o swojej perspektywie ofiary, bo ja odnajduję ślady naszej pierwszej rozmowy, którą mieliśmy nawet w tym tekście. Powiedz mi, Rom. Ja powiem tak, no ja nie bardzo chcę się odnosić do funkcji Błażeja Kmieciaka jako przewodniczącego czy nieprzewodniczącego. Wiesz, ja trochę po sobie znam ten problem, gdzie kończy się wtedy członek Rady Nadzorczej Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, a zaczyna się prywatna osoba. Być może tutaj coś zostało przekroczone. Ja tu nie chcę się wypowiadać do końca. Nie znam też jego wrażliwości, jak to z jego strony wygląda. Ja z mojej strony w tym tekście nie znalazłem nic, co by mnie w jakikolwiek sposób, wiesz, ubodło, chociaż też z drugiej strony rozumiem, że osoby, powiedzmy, w kryzysie wiary, czy osoby niewierzące mogą z tym tekstem mieć problem. Okej, rozumiem. Problem największy z tym tekstem polegał na tym, że on początkowo miał się nazywać Wyobraźnia cierpienia. Taki był pierwszy tytuł zaproponowany przez samego autora. Potem redakcja nadała mu tytuł Dzieci wykorzystywane seksualnie trafią wprost do nieba, co jest wyjęciem kawałka jego wypowiedzi z tekstu, a ten kawałek brzmi dokładnie tak. Osoby wykorzystywane seksualnie w dzieciństwie trafią kiedyś wprost do nieba. Skąd to wiem? Bo w piekle już były. Tak. Więc jakby to nie jest czysta teologia, tu oczywiście możemy dyskutować. Ja w tym piekle byłem, ja w tym piekle jestem, nie wiem jak Kuba. Dla mnie piekło jest tu na ziemi. To jest ta moja rzeczywistość, która mnie otacza, dotyka. Więc z tego punktu widzenia ja na pewno inaczej patrzę na ten tekst, niż wy na niego patrzycie. Mamy różne perspektywy.
inne, po prostu inne. No to jest bardzo, to nie jest tylko tyle, to jest właśnie bardzo ważne dla mnie i bardzo proszę teraz, żeby Jarek się wypowiedział, bo ja bardzo cenię tą twoją perspektywę i uważam, że i to jest w ogóle też coś, co nie chcę tutaj tego rozwijać, ale muszę to powiedzieć, że to jest właśnie coś, co mnie bardzo niepokoi w Komisji do Spraw Pedofilii i też w takim jednak obsadzeniu jej ludźmi, którzy są mocno związani z Ordo Iuris. Nie chcę w to wchodzić głębiej, ale to, że przewodniczący komisji idzie właśnie tym tropem, że nie wypowiada się o kwestiach instytucji państwowych i tak dalej, tylko tak naprawdę w pewien sposób jest zdejmuje pewien ciężar odpowiedzialności, pewien ciężar oczekiwanej wrażliwości i uderzenia się w piersi, w ogóle zrozumienia osób pokrzywdzonych przez księży, ze strony Kościoła bierze to trochę na siebie. Jest takim trochę udziemieniem presji, która powinna być na hierarchów, którzy milczą, tak? Bo nie usłyszeliśmy, przepraszam, cały czas, żadnego przepraszam arcybiskupa Głódzia, a tutaj nagle wykazuje się wrażliwość Błażej Kmieciak, który jest szefem Państwowej Komisji. No dla mnie to jakby, to jest trochę niepokojące, ale przede wszystkim, no Jarku, teraz bardzo bym cię prosił, żebyś powiedział o tym, dlaczego, jak ty podchodzisz do tej wypowiedzi, bo ona jest dość głośna. No zobaczymy, jak będzie. Nie odbieram tej... Cieszę się, że w ogóle ktoś taki głos publikuje, tak? Że pochyla się nad cierpieniem osób pokrzywdzonych, ale tym bardziej boli mnie to milczenie hierarchów. Natomiast skupmy się na państwie i na Państwowej Komisji. Jarku, jakie są twoje refleksje, jeśli chodzi? Szanowni, moim zdaniem pan Bartłomiej podpisuje się jako szef Państwowej Instytucji, Państwowej Komisji. Natomiast tekst wygląda, jakby był tekstem kierownika duchowego. To jest znowu pomylenie porządków. Ja nie oczekuję od niego aktów strzelistych jako od przewodniczącego. Ja oczekuję od niego weryfikacji dokumentów, przedstawienia faktów i skierowania spraw do prokuratury. Oczywiście być może mogę się wzruszyć jego wrażliwością, jego próbą przerobienia całej sprawy w taką dewocyjną trochę teologię, ale to jest na inne miejsce. To wtedy można zaprosić na spotkanie w parafii z ludźmi pokrzywdzonymi i to jest miejsce, gdzie operuje się takim językiem, ale nie urzędnik państwowy, którego zadanie jest zupełnie inne. I w moim odczuciu, proszę zobaczyć, że nawet reakcja tutaj Roberta mnie niepokoi. To znaczy, żeby ta komisja poprzez ten rodzaj takiego trochę moralno-teologiczno-religijnego szantażu nie wywinęła nam się z zadania, które na niej stoi, a więc badania faktów, badania przestępstw i kierowania spraw do prokuratury. I to przejdę do tego, co mówił Jakub, że daje tej komisji szansę. Otóż ja nie mam złudzeń. Tyle razy byłem oszukany, jeżeli idzie o tego typu przedsięwzięcia, które mają coś wyjawić w Kościele, że teraz jestem sceptyczny. Chcę się rozczarować miło, to znaczy, że ta komisja będzie pracować, ale nie ma mojego kredytu zaufania. To, że ona dzisiaj zaczyna działać, to jest znowu wynik presji mediów, presji także parlamentarzystów, którzy chodzą i kontrolują tą komisję. Bo przed kontrolą to ja nie widziałem jakiegoś mocnego, mocnej działalności tej komisji. Czyli znowu mamy do czynienia, że to opinia publiczna wymusza poniekąd na komisji te działania, transparentność i przejrzystość. Jak ostatecznie będzie, to oczywiście zgoda tutaj z Radkiem, po owocach ich poznamy. I trzeci aspekt, czyli Chile. Ja się nie zgadzam tutaj kompletnie z Robertem, że sprawy nie są podobne, jeżeli idzie o Polskę. Sam powiedziałeś, że Franciszek reagował, bo tamten kościół jest mu bliski, prawda? Bo to jest Ameryka Łacińska, to byli jego przyjaciele, jego kumple w kapłaństwie czy w biskupstwie. Właśnie na tym polega problem, że zareagował, bo był tam zaangażowany sam emocjonalnie, osobiście. Polska nie jest tak bliska jego sercu,
poniekąd traktuje nas jako peryferię, dlatego w pewnym sensie się nie interesuje. I drugi aspekt, dlaczego się nie interesuje, bo nie chce ingerować w życie. Jak dzisiaj byście zapytali któregokolwiek biskupa, to by powiedział, że jest duchowym ojcem Jana Pawła II. To jest w pewnym sensie coś, co powstrzymuje obecną ekipę z wokół Franciszka. Przecież Szuklina był w Polsce, przyjechał, pogadał z episkopatem i wyjechał. Nic nie zrobił. Dlatego ja jako ktoś, kto absolutnie jest zwolennikiem szczególnie tej Ewangelii społecznej papieża Franciszka, jestem zawiedziony jego postawą, że nie potrafi postawić się polskiemu kościołowi, który cały czas w moim przekonaniu używa tego moralnego szantażu polegającego na tym, że jest kościołem Jana Pawła II. Ja sobie dokładnie przypominam, jak byliśmy szantażowani jako dziennikarze, jako publicyści, że przecież pedofilia jest możliwa tylko na Zachodzie, zgniłym, zepsutym, ale nigdy w Polsce, nigdy w kraju Jana Pawła II. Drugi raz na tego rodzaju szantaż po prostu nie dam się nabrać, dlatego przepraszam za mój sceptycyzm, być może za daleko posunięty. Nie ma, proszę. Romku, musimy już powoli niestety kończyć, to będzie ostatnia wypowiedź, ale też bardzo mi zależy na tym, żeby naszą dyskusję zamknął Romek, który jest dla mnie bardzo ważnym człowiekiem, bo też ja nie jestem dziennikarzem, który zajmował się sprawami kościelnymi. Tak się jakoś stało, że staram się kończyć tematy, które zaczynam i tak trochę uwikłałem się w temat księdza Dymera, który moim zdaniem nie był księdzem i chciałem go dokończyć i stąd też to moje wejście na grunt kościelny, którym się wcześniej nie zajmowałem i chciałbym też wraz z moją nową książką zamknąć ten etap. Ale właśnie tacy ludzie, jakich spotkałem, wszyscy wy, ale też Roman, który o sobie sam mówi, że jakiś tam prosty szaraczek, doprowadzili do tego, co ja nazywałem jakąś wizją tsunami, która moim zdaniem jako potop nadejdzie dla polskiego kościoła. I chcę też właśnie, żeby Roman powiedział o tym, jak to zmieniło to doświadczenie, jego podejście, dlatego że niezwykłe w tym wszystkim jest i to jest coś, co chciałbym, żeby zostało po naszej audycji z naszymi wszystkimi słuchaczami, resetariankami, resetarianami. Niezwykłe moim zdaniem jest to, co nas łączy, to, że każdy z nas spotykał się z takim pytaniem, ja bardzo często dostaję je od forumowiczów, dlaczego my nie odchodzimy od tego kościoła, dlaczego nie dokonujemy apostazji. O tym bardzo chciałbym to przeczytać, ale już nie zdążymy, ale bardzo ciekawy jest wstęp w książce Jarka Makowskiego Kościół w czasach dobrej zmiany. My jednak temu się nie poddajemy. I ja się zastanawiam, czy to nie powinno być jakąś wskazówką dla tych ludzi, którzy często oceniają katolików właśnie przez pryzmat podporządkowania instytucji, a nie przez pryzmat wartości, które są dla nas ważne, które nas ukształtowały i które no, pochodzą z Ewangelii, ale przekładamy je każdy z nas przez samych siebie. Romku, ty pojechałeś do Watykanu i dzisiaj w swoim wpisie napisałeś coś takiego, że jest taki dowcip, że skąd jest w Watykanie aż tyle wiary, bo każdy tam zostawia trochę swojej. A ty napisałeś, a ja zostawiłem całą swoją wiarę w Watykanie. Czy możesz nam powiedzieć, o co ci chodziło i co ty masz na myśli, pisząc dalej, że ty odszedłeś od kościoła, bo chodzisz na mszę, wiem, że będziesz dalej chcił dzieci, jeśli ci się urodzą, słał do komunii i tak dalej, a z drugiej strony mówisz, że wyszedłeś z kościoła. To jest taka postawa, która moim zdaniem może być ciekawa intelektualnie i filozoficznie dla wszystkich jako podsumowanie tej dyskusji. W Wielki Piątek. O. Teraz nie słyszymy, ja nie słyszę Roberta, czy słyszymy? Halo? O, halo? Tak, teraz słyszymy, Robert. Roman, przepraszam. Dobra, słychać mnie? Tak. Więc ja już nie chodzę, jakby moja droga była taka dość długa, jakby półtora roku temu, jak zaczęły się protesty, gdzie zaczęło się tak naprawdę od obrony
mobbingowanych księży i naszego tutaj proboszcza, to jakby sobie nie zdawałem sprawy, gdzie, jak daleko ta droga poprowadzi. I to jest taka droga oparta na takim trochę jakby też wewnętrznej zmianie. To znaczy, że człowiek wyruszając w tą drogę, po drodze były protesty, akcje z billboardami, tam spotkania w nuncjaturze, później była akcja z ogłoszeniem we włoskiej prasie. I gdy już jakby się wydawało, że tak, że pomimo tych wielu sprzeciwności, człowiek jakby poznał wiele i ofiar, i osób skrzywdzonych, ale też wiele osób, które chcą pomóc, chcą zmiany, jakby olbrzymią ilość dobrych ludzi. To jedna, to wtedy, jak pojawiło się to ogłoszenie, to wraz z moją żoną... To było Justyną... ogłoszenie we włoskiej gazecie La Repubblica, na które zebraliście... Tak. 40 tysięcy prawie i wykupiliście takie błaganie do Franciszka, żeby pochylił się nad sprawami, problemami polskiego kościoła. Chcieliście też wymienić konkretnych biskupów, między innymi Janiaka Terawę, Głodzia, tego się nie udało, ale było ogłoszenie i cały świat o tym napisał. To był pomysł osobisty Romka, z tego co pamiętam, więc nisko chylę czoła, bo uważam, że był bardzo ważny. Okej, tylko tyle chciałem tym, którzy nie znają sprawy. Więc jakby pisało o tym cały świat, New York Times, w Argentynie, nie wiem, Niemczech, Hiszpanii, Holandii i tak dalej. I jakby się już wydawało, że to po prostu musi pójść, ale później nic się nie zadziało. I wtedy jakby ja akurat pojechałem na wakacje do Rzymu z rodziną, tak po prostu w celach turystycznych. I jakby i zrozumiałem, będąc w Rzymie, między tymi instytucjami, będąc też w Muzeum Watykańskim i w Bazylice, jakby, że... To jest przede wszystkim jednak struktura państwowa, o czym my zapominamy. Jakby podstawowym interesem, znaczy podstawowym obowiązkiem biskupów, z których są wybierani kardynałowie, jest po prostu zachowanie ciągłości władzy. Ciągłości władzy, czyli elekcji papieża. I gdzieś, że tak naprawdę w instytucję kościelną jest wpisane rozwój poprzez dogadywanie się z władzą. I tego przykładem jest teraz, jak papież Franciszek dogadał się z komunistyczną partią Chin, co do wyborów biskupu, zdradził z tych, którzy byli mu wierni, zgodził się na tamtych, bo to jest w standardzie. Jakby to jest jakby, to było jakby misjonarze szli do Amerykę ewangelizować, no to szli razem z wojskiem, bo się dogadali z królem Hiszpanii. Jakby jest cały taki motyw. I to tak naprawdę jakby doszłem do wniosku, że nie, już nie chcę być jakby częścią tego, bo nie ja tu nie dostrzegam możliwości, jakby, żeby to, co jest w DNA Kościoła, czyli dogadywanie się z władzą i dbanie przede wszystkim o swoje interesy, żeby to się zmieniło. Więc ja jestem już poza. Moja żona została. Teraz akurat, że tak powiem, ja jestem już na takiej drodze, że jakby patrzę i szukam, bo to też jest tak, że jak już człowiek wyjdzie, to tak naprawdę to życie chrześcijańskie, katolickie w Polsce, no to przesiąka całą jakby i język, i społeczeństwo, i człowiek ma jakby święta, i wrażliwość i tak dalej. I tak naprawdę jak się odrzuci, to powstaje jakaś wyrwa, więc ja jestem gdzieś tam na etapie patrzenia, gdzie, co, jak te elementy można inaczej poukładać. I no właśnie, że tak powiem, i brać też dużo więcej odpowiedzialności samemu, jakby nie tylko zapatrywać się w to, co powiedzą biskupi, że to tak będzie dobrze, a tak będzie źle, tylko też brać i patrzeć po owocach, czego właśnie w Kościele brakuje, oceny po owocach. Dziękuję ci bardzo, Romku. Dziękuję wam wszystkim za dzisiejsze spotkanie. Chciałbym, żeby wszyscy nasi widzowie i widzki, resetarianki i resetarianie pomyśleli sobie nad tym, bo przede wszystkim musimy wszyscy się zmieścić w naszym kraju, i wierzący, i niewierzący, i powinniśmy szukać tych rzeczy, które są dla nas wspólne. I chciałbym, żeby nie było między nami sporu, bo tak naprawdę na koniec dnia, i myślę, że to też wychodzi trochę w tej rozmowie, że mimo, że mamy różne zdania, to jednak są takie rzeczy, na którym nam zależy wszystkim wspólnie, czyli na nazywaniu zła złem i nie dopuszczaniu do tego, żeby być obojętnym. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi był Robert Fidura, Roman Miotkę, Jakub Makowski i Jakub
pan Kowiak. Dziękuję wam panowie bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Moi drodzy, troszkę przesunąłem, przedłużyłem tę rozmowę. Ciekawość napisała, ludzie empatię mają niezależnie od tego, czy wierzą, czy nie. I to jest właśnie to, z czym chciałbym was zostawić wszystkich po dzisiejszym wieczorze. I myślę sobie, że nagram może osobno jakiegoś live'a, jeśli będziecie chcieli, to nagram go później, bo mam takie trochę filozoficzne dzisiaj podejście. A tematów jest bardzo dużo i czekają kolejne rozmówczynie, które dzisiaj mój parytet nie wyszedł najlepiej, bardzo was przepraszam, zawsze staram się, żeby parytet był raczej w stronę żeńską, żeby nadrabiać niedostatki polskich mediów, bo cóż, wiecie jak jest, więc wybaczcie. Mam nadzieję i patrzę już w kierunku mojego drogiego realizatora, że nasze dwie gościnie, z którymi porozmawiamy teraz o tym, co dzieje się za oknem w zasadzie, czyli o pandemii, szczepionkach, ale też o tym, co myślę, że nie do końca wybrzmiewa w dyskusjach, które oglądacie w telewizjach mainstreamowych i mainstreamowych mediach. Mianowicie o tym, skąd się taki duży, dość spektakularny fuck up ze szczepionkami wziął. Będziemy za chwilę rozmawiać. Mam nadzieję, że są już z nami moje drogie gościnie, które was wprowadzą w temat. Jak mi miło. Dobry wieczór. Beata Grabarczyk, Radio Nowy Świat i Karolina Kowalska, Rzeczpospolita. Nasze dwie gościnie. Przepraszam was, że musiałyście czekać. Nie ma problemu. Dobrze. Zacznę od Karoliny, ponieważ Karolina jest ekspertem. Zna się na temacie. Zna się na temacie, ma dużo do powiedzenia, nie boi się i ma też perspektywę, którą ja szalenie cenię, to znaczy bardzo często mówi w imieniu lekarzy, znaczy przekazuje to, co oni przeżywają i ich przemyślenia z pierwszej linii frontu. I nie tylko, bo też oczywiście z innymi uczestnikami systemu. Karolino, powiedz nam, jak ty oceniasz, skąd się wziął ten cały kryzys szczepionkowy i co on nam mówi o naszym przygotowaniu do tego, na co czekamy wszyscy z wielką nadzieją, czyli do zaszczepienia tylu Polaków, żebyśmy mogli powoli wracać do normalności. Bo widać bardzo wyraźnie, że w trzeciej fali, kiedy mamy taką ilość nowych zachorowań, taką ilość zgonów. Jesteśmy jednym z najbardziej dotkniętych przez pandemię państw świata. Jedyną nadzieją, którą jest w stanie nam zaserwować władza, to jest właśnie nadzieja na to, że szybko nas zaszczepi, że zaraz nas zaleją szczepionki, każdy będzie mógł się zaszczepić. Nie ma tak naprawdę już prób nawet udawania, że kontrolujemy jakoś sytuację. Dlatego tak ważne jest to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o szczepionki wczoraj, czyli mieliśmy taką noc cudów, że nagle mój kolega z OKO.press pisze na wewnętrznym naszym forum, słuchajcie, logujcie się, bo ja mam 40 lat i się zalogowałem, za chwilę będę zaszczepiony, słuchajcie, to jest niemożliwe. Co tam się wydarzyło? Taki też tekst powstał w OKO.press i Karolino, chciałem cię spytać, żebyś nam powiedziała, co tak naprawdę się wydarzyło. Z tego, co ustaliliśmy z Michałem Kolanką, z moim kolegą z Rzeczpospolitej, doszło do gigantycznego nieporozumienia i oczywiście zawinił jak zwykle brak komunikacji, ale już nie tylko komunikacji ze społeczeństwem, ale wewnątrz rządu. To znaczy, podobno kancelaria premiera, a ściślej minister Dworczyk wpadł na pomysł, żeby uwolnić te szczepionki rzeczywiście dla kolejnych grup. Czy to przetestować model izraelski, czy po prostu stwierdził, że zostają te szczepionki w punktach szczepień, bo jest niechęć do, na przykład do szczepienia szczepionką AstraZeneca. W każdym razie ponoć nie zakomunikował tego Ministerstwu Zdrowia. Ale nie tylko nie zakomunikował tego Ministerstwu Zdrowia, ale też chyba nie sprawdzono, czy
my mamy w ogóle jakąkolwiek możliwość przeprowadzenia tych szczepień, bo to, że można się było zarejestrować, że były wolne terminy, to jest jedno, ale drugie, bo ty to powiedziałeś, że ja zawsze prezentuję jednak głos lekarzy, wczoraj z nimi rozmawiałam i oni zachodzili w głowę, jak się udało kogokolwiek zapisać na wolny termin gdziekolwiek, jeśli oni w swoich przychodniach, w swoich punktach szczepień mają te kalendarze wypełnione co do minuty na kolejny miesiąc. I nawet gdyby mieli więcej szczepionek, to nie byliby w stanie wyszczepić tych ludzi, ponieważ nie mają do tego kadry. Czy kancelaria premiera optymistycznie założyła, że wyśle do tych punktów szczepień farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, którzy już za niedługo już mogą szczepić, ale za niedługo to będą mogli kwalifikować, tego nie wiem. Doszło do gigantycznego nieporozumienia i oczywiście nie ma co go usprawiedliwiać, bo to jest olbrzymia logistyczna i najważniejsza w pandemii, najważniejsza też dla życia wielu osób sprawa, najważniejsze przedsięwzięcie i tutaj nie ma miejsca na takie proste błędy. No ale z tego, co ustaliliśmy z Michałem Kolanko, to właśnie do tego doszło. Kancelaria premiera Sorbana świetny pomysł, nie sprawdziła, czy to jest do zrealizowania, nie zakomunikowała tego Ministerstwu Zdrowia. No i mamy gigantyczny problem. Gigantyczny problem. Zaraz do tego wrócimy jeszcze i też poprosiłbym Ciebie o taki krótki Twój przegląd tego, w jakim miejscu jesteśmy, szczególnie, że zaraz nadchodzą święta. I ciągle wielu z nas będzie na pewno z duszą na ramieniu czekać na to, co te święta nam przyniosą lub też co się z nich wykluje w sensie epidemicznym. Ale poproszę, Beato, powiedz mi, ty jesteś bardzo doświadczoną reporterką, wiesz wszystko o polityce. Ostatnio sobie dłuższą pogawędkę ucięliśmy i rozmawialiśmy o tym, jakich tematów brakuje, jakie tematy się prześlizgują, dlaczego dziennikarze nie wchodzą, nie próbują ustalić sedna sprawy, pomijają kluczowe wątki. Czego ci brakuje? Jesteś, powiedzmy, szefową prawdziwej TVP i weszłaś do newsroomu, jesteś na tym etapie kolegium i słuchasz, jakie będą tematy. Nie wchodzimy w TVP, tylko generalnie uznajemy, że jesteś takiego jak niezależna polska BBC i czego ci brakuje w dyskusji i w informacjach, które powinny być przekazywane społeczeństwu właśnie na tym etapie pandemii, bo ja mam takie wrażenie, że jest tego dość sporo. Tak, to prawda, jest tego bardzo dużo, bo to jest taki temat, który wszystkich interesuje i akurat tutaj reporterzy się sprawdzają, znaczy próbują drążyć, jeżeli nie są w stanie wydrążyć w rozmowach, znaczy na konferencjach prasowych ministra Dworczyka, no bo to konferencje to jest kuriozum i tak samo ministra Niedzielskiego można zadawać tylko jedno pytanie na jedną redakcję, to jest w ogóle jakiś kosmos, ty zadasz pytanie, minister odpowie sobie coś, na co ma ochotę i kompletnie tak naprawdę odpowiedzi nie uzyskasz, dopytać już nie możesz, bo bardzo szybko wyłączany ci jest mikrofon, więc to jest pierwszy problem, to znaczy pierwszy problem jest taki, że rząd po prostu przekazuje jakieś strzępki informacji i takie, jakie chce. No i tak naprawdę jesteśmy niedoinformowani. Na szczęście jest cała rzesza ludzi, którzy grzebią po różnych sprawozdaniach, doniesieniach i tak dalej, i tak dalej. I dzięki nim wiemy, ile szczepionek jest podanych, kto dostał pierwsze szczepienie, kto dostał pierwsze i drugie, znaczy nie kto, ale ile jest takich zaszczepionych osób, ile szczepionek przyjechało, ile zostało wykorzystanych, czy one są dalej w tej centrali, czy one już są rozwiezione po kraju. To jest w ogóle fantastyczne, natomiast są rzeczywiście takie przyzwyczajenia i takie rzeczy, które rząd wmówił reporterom i reporterzy ich nie sprawdzają i powtarzają. To jest kwestia na przykład tej liczby szczepionek, które są w kraju. Bo cały czas jest, znaczy teraz już może się to troszkę zmieni, no bo minister Dworczyk zmienił też narrację, ale do tej pory minister Dworczyk jechał z narracją pod tytułem nie ma szczepionek, było ich za mało, Unia Europejska źle to wynegocjowała, producenci nie przysłali nam szczepionek, no i w efekcie nie możemy szczepić tyle osób, ile chcemy. Kłopot polega na tym, że
firmy przysłały w ciągu tego pierwszego kwartału, zdaje się, że o 1 000 000 szczepionek więcej niż spodziewał się rząd. I 1 000 000 tych szczepionek od jakiegoś czasu sobie czekało na to, żeby trafić do punktów szczepień, a minister dalej opowiadał, że jest za mało szczepionek. I reporterzy, z którymi się rozmawiało i się pytało ich, no ale dlaczego nie mamy tych szczepień więcej? No bo nie ma szczepionek. Nikt nie wpadł na pomysł na to, żeby sprawdzić to, żeby to policzyć. Sprawdzili to tacy dziennikarze społeczni, tak to ujmę. To znaczy jest ten młody człowiek, teraz już nawet nie maturzysta, ale już jest po maturze, zdaje się. Nie pamiętam nazwiska tego fantastycznego chłopaka, który cały czas śledził to, ile mamy zachorowań, ile mamy śmierci, jak te krzywe mogą rosnąć. I jest jeszcze jeden taki człowiek, który bardzo intensywnie właśnie śledzi to, co się dzieje ze szczepionkami. I to dzięki niemu można było się dowiedzieć, że właśnie trochę jest nie do końca tak, jak rząd mówi. Więc ja bym po prostu radziła, żeby nie do końca łykać to, co mówi minister jeden czy drugi, bo ministrowie akurat mają taki interes, żeby się wybielać i żeby mówić, że tu rząd po prostu, tak jak mówi premier, on dzwoni codziennie po te szczepionki, tam tupie nóżkami i uderza pięścią w stół. Sprawdzajmy te rzeczy, ludzie, sprawdzajmy te rzeczy, bo one skiwają, mówiąc krótko, na najprostszych sprawach. A to, że reporterzy czasami pewnych rzeczy nie sprawdzają, no to też to rozumiem, bo to musi być wszystko szybko. Tak? To tempo w tej chwili jest absolutnie zawrotne, a masa informacji, która spływa do wszystkich, jest właściwie nieprzerabialna przez jedną osobę. No a w redakcjach, jak wiadomo, poszły cięcia, więc osób do sprawdzania wszystkiego, osób takich do pomocy, researcherów, producentów, no to można pewnie na palcach jednej ręki wyliczyć. Natomiast wracając jeszcze, czy mnie się tu kot wdziera? No oczywiście. Tak. Jak zwykle. Jest sprawa, bo zawiesiłam się przez tego kota, widzisz. Aha, wracając do tego, dlaczego doszło do tej awantury, to do tego, co pani Karolina powiedziała, ja przed chwilą widziałam na Twitterze wypowiedź ministra zdrowia dla Radia Z, to znaczy ta wypowiedź jest mniej więcej sprzed 2 godzin. Minister powiedział, że absolutnie po pierwsze uwolnienie terminu dla 40-latków to był błąd i nie był to błąd systemowy. Minister Dworczyk rzeczywiście nie skonsultował tego z nikim, z żadnym ministrem, ani z Ministerstwem Zdrowia przede wszystkim. I stąd wzięła się ta cała chryja. Ty powiedziałeś o Nocy Cudów, ale te Nocy Cudów były dwie, no bo dzisiaj w nocy odbyło się dokładnie to samo. Znaczy wróciliśmy do tego, co minister zrobił poprzedniej nocy, w nocy prima aprilisowej. I tej nocy zrobił minister to samo, znowu mieliśmy możliwość zapisywania się i ja się na przykład zapisałam na szczepionkę, uwaga, na kwiecień, na 16 właśnie kwietnia. Znaczy ja się cieszę twoim szczęściem. Ja też się cieszę. Mam ten, znaczy to, tylko że to nie ma nic wspólnego ani z prawem, ani sprawiedliwością, które rzekomo mają żyć. No ale okej, okay. Na chwilę jeszcze poproszę, żebyśmy zatrzymali się, bo my znowu, ja nawet dałem się wkręcić trochę i rozmawiamy o tym, co będzie. To jest bardzo wygodne dla władzy, bo będzie może lepiej, ale na razie jest bardzo źle. I będzie bardzo źle. Dramatycznie źle. Dramatycznie źle. Karolino, ty, ja słuchałem cię w zeszłym tygodniu zarówno w Tok FM, jak i w Radio Nowy Świat i zaimponowałaś mi. Dzisiaj też mamy bulwersującą historię doktora Grzesiowskiego, który okazuje się, że jest przez głównego inspektora sanitarnego podany osądowi. Czy możesz nam opowiedzieć o tej presji? Przepraszam, wejdę ci słowo. Zwróć uwagę, że główny inspektor sanitarny nie jest lekarzem. Skończył Politechnikę, jest specjalistą od sterowania, to jest cyfrowe sterowanie zdalne, zdaje się. Ja jestem zbulwersowany tą historią na wielu poziomach. Nie wiem, czy Karolina jest gotowa, żeby też o tym opowiedzieć. Na pewno, Karolino, poproszę cię, żebyś powiedziała nam o tym, jak wygląda ta walka na froncie. Mi się wydaje, że jednak zdajemy się kiwać dalej i znowu ja nawet zaczynam od szczepionek, a powinienem zaczynać od tego, co jest tu teraz, tylko że to polega na tym, że nawet ja mam tutaj
w pewien sposób wdrukowaną bezradność, bo wydaje mi się, że po prostu my już teraz nie jesteśmy w stanie reagować na to, co się wydarzyło, bo ponosimy konsekwencje błędów, które już się stały i nie możemy pewnych rzeczy zatrzymać. Jak to wygląda, Karolina, w twojej codziennej pracy? No ty masz wyjątkowo odpowiedzialne jako ekspertka od ochrony zdrowia zadanie, jako dziennikarka. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Ale oczywiście, że nie jesteśmy tego w stanie zatrzymać i to na wielu poziomach tragicznie. Mamy nadal ponad 30 tysięcy zakażeń. Już słyszymy o tym, że ten lockdown, znowu częściowy i nieoficjalny, który został wprowadzony tydzień temu, będzie przedłużony, nie skończy się 9 kwietnia. Jeśli chodzi o inżyniera Saczkę, PO GIS, głównego inspektora sanitarnego, tak jak pani redaktor powiedziała, to jest inżynier, nie spełnia, jest PO dlatego, że nie spełnia podstawowego wymogu na to stanowisko, czyli nie jest lekarzem. I ten człowiek wzywa Naczelną Radę Lekarską, rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy, żeby pozbawił doktora Grzesiowskiego prawa wykonywania zawodu, dlatego że Paweł Grzesiowski powiedział, i to powiedział dość też, za powiem delikatnie, stwierdził, że sanepid nie wywiązuje się ze swojej roli, że nie spełnia swoich zadań. To nie była jakaś taka straszna krytyka, jakaś krytyka, żeby to powiedzieć, wulgarna, złośliwa. On po prostu stwierdził fakt, który stwierdzają gazety, stwierdzają obywatele szumnie zwani codziennie, czyli po prostu ten sanepid nie działa. Moje dziecko, w grupie mojego dziecka w przedszkolu był COVID. Przedszkole nałożyło na nas kwarantannę, ale sanepid już do nas nie zadzwonił, mimo że przedszkole dało wszystkie namiary na wszystkich rodziców i nawet godzinowo podało, ile czasu, które dziecko miało kontakt z tym chorym dzieckiem. Więc tyle. Znowu to też bardzo dużo mówi o tej kondycji jakby komunikacji władza-społeczeństwo. Dużo też mówi o tym, jak władza traktuje ludzi, o tym zaczęłam pani redaktor, mówiąc o tym, jak wyglądają konferencje ministrów, szczególnie ministra zdrowia. No i tak, i oczywiście to jest w ogóle absurdalne, bo lekarza można pozbawić prawa wykonywania zawodu, jeśli on intencjonalnie kogoś zabije, nie wiem, będzie przyjmował po pijanemu. Dopuści się naprawdę bardzo dużego wykroczenia. Sprzeniewierzy się swojemu zawodowi. A tutaj pan inżynier Saczka stwierdził, że mu się nie podoba, że jakiś lekarz ocenia działanie sanepidu jako negatywne i w takim razie zechce go pozbawić prawa wykonywania zawodu. Ja nie powinnam, żeby w ogóle kiedykolwiek osoba cywilna i będąca lekarzem jako tako, czy też pacjentem, wychodziła z takim wnioskiem, z tak błahego powodu. To jedno. Kondycja dzisiejsza, no to rano, wielki news z rana, pismo Tomasza Słowatyńca, który jest dyrektorem Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Mazowsza, do dyrektorów szpitali, który wzywa, przypomina tym dyrektorom szpitali, że firma dostarczająca tlen już jakiś czas temu apelowała o oszczędne gospodarowanie tlenem i wstrzymanie się od używania tak często tej wysokoprzepływowej, zabrakło mi teraz słowa, natomiast jest... Aparatury? Tak. Aparatura wysokoprzepływowa, która po prostu takie wąsy się do nosa przyczepia i można dzięki temu lepiej oddychać. To jest oczywiście używane w leczeniu COVID-u. No więc no, to pokazuje, w jakim momencie jesteśmy, jeżeli producent tlenu, dostarczyciel, przepraszam, tego tlenu, mówi nam, słuchajcie, ja już i tak wstrzymałem dostawy dla przemysłu, wszystko daję do szpitali, ale za chwilę może nie starczyć. I oczywiście w pewnych mediach zaczęto oskarżać lekarzy o to, że uwaga, niegospodarnie gospodarują tlenem, nieoszczędnie, ale to nie jest tak. Po prostu mamy tyle osób w tak ciężkim stanie, a mamy ich tyle, dlatego że wypuściliśmy ich w pewnym momencie do kin, do teatrów, na krupówki i pozwoliliśmy im swobodnie sobie się zarażać. Inna sprawa jest taka, że jeżeli rząd z jednej strony mówi, słuchajcie, macie tutaj stosować lockdown, siedzieć w domach, nie spotykać się, a z drugiej strony przemyca informację, że w kościołach tego wirusa nie ma i można jakby odbywać praktyki religijne, no to siłą rzeczy taki Polacy myślą, że
widocznie ta pandemia to wcale nie jest taka poważna, no skoro tak naprawdę te obostrzenia obowiązują, ale w kościele to nie, jak się bardzo chce, to można. No, trochę taki przekaz daje nam władza. No trochę bardzo nawet taki przekaz. Jeśli chodzi o blokowanie krytyków władzy, ja chciałem też wam powiedzieć newsa, który mam z kręgów rządowych i chętnie go zweryfikuję, no bo to jest bardzo dobre źródło, ale sytuacja jest dynamiczna. Mówi się o tym, że Mateusz Morawiecki tak naprawdę, jeżeli dojdziemy do limitu, dojdziemy do poziomu 1000 zgonów, to nic go nie uratuje. I tak się zastanawiam. Ja myślę, że i tak go nic nie uratuje już. A to inna sprawa, tak, ale powiedzmy, że no, taka idzie narracja, ale my powinniśmy, znaczy, no tak czy inaczej, rząd zawalił absolutnie przygotowania i nie jest wytłumaczeniem tutaj jakieś opóźnienia po stronie Unii Europejskiej. No wiadomo, czym był zajęty rząd przez te wszystkie jesienne miesiące i nie był zajęty przygotowaniem do epidemii. Miał być plan, który zostawił po sobie Łukasz Szumowski. To jest pan pierwszy do Trybunału Stanu. Tego planu nie było, on kłamał nie pierwszy raz. Teraz znowu mamy bardzo wiele nieścisłości. Jak myślisz, Beata, teraz jak to może wpłynąć na scenę polityczną, bo rzeczywiście notowania z PiS-u spadają. Hołownia dochodzi już prawie ekipy rządzącej. Pytanie moje jest takie, czy ty uważasz, że rzeczywiście może dojść do takiej sytuacji, że przekroczymy jakiś rubikon frustracji i wejdziemy w etap gniewu, który może zmusić władzę do jakichś nerwowych ruchów? Boże, wiesz co, to jest tak strasznie w tej chwili skomplikowane, no bo wiesz co, ja bym zaczęła od, bo mówisz, że rząd nie przygotował niczego, ale tak naprawdę ten pierwszy, pierworodny grzech popełnił Jarosław Kaczyński, który nie zgodził się na wprowadzenie stanu wyjątkowego. Wprowadzenie tego stanu wyjątkowego spowodowałoby, że rząd miałby jakiekolwiek narzędzia do tego, żeby nas dyscyplinować do zachowywania tych zaleceń, które są nie wynikają z widzimisię rządu, tylko wynikają z tego, że mamy tak dramatyczną sytuację, nie tylko wynikającą z tego, że ludzie są chorzy i umierają, ale także dlatego, że ci ludzie nie mają jak się leczyć, ponieważ szpitale, premier cały czas mówi, że jesteśmy na granicy załamania systemu, jesteśmy na granicy. Ta granica została przekroczona. Tylko nikt nie chce tego powiedzieć. Natomiast jak się słucha tego, co mówią lekarze, co mówią ratownicy medyczni, to ta granica absolutnie została przekroczona. Ludzie po prostu umierają, ludzie się duszą. Ten tlen, no, była taka historia opowiedziana przez ratowników, że mieli pacjentkę chyba 17 godzin w karetce i koledzy im donosili butle z tlenem, bo jedyne co mogli robić, to po prostu podawać tlen tej kobiecie, bo nie mogli jej na żadnym SOR-ze zostawić. Więc naprawdę jesteśmy w absolutnie dramatycznej sytuacji, nikt nie wspiera ze strony rządu, bo rząd się dalej zajmuje swoimi przepychankami, bo tutaj jak jest słabszy premier, no to minister Ziobro wyjeżdża ze swoimi pomysłami. W tej chwili już w ogóle to się rozlazło na wszystkie strony, ponieważ już i Gowin swoje robi, już i Ziobro swoje robi, no to było widać w Sejmie w tym tygodniu, kiedy głosowanie jedno za drugim PiS przegrywało po prostu, znaczy Zjednoczona Prawica nie jest zjednoczona, ona jest zjednoczona w tej chwili wyłącznie tym, żeby dostawać pieniądze i te pieniądze rozprowadzać po swoich klientach politycznych. I czy ludzie coś zrobią? Wiesz co, no, robi się coraz cieplej i myślę, że przyjdzie, tak mi się wydaje, że musi przyjść taki moment, kiedy ludzie powiedzą basta, znaczy to robicie z nas idiotów, tylko pytanie, ilu tych ludzi będzie, no bo to jest ten problem. Mówi się, że tam musi wyjść 3% społeczeństwa, żeby rząd upadł, no u nas 3% społeczeństwa to jest bardzo dużo. Więc nie wiem, czy to się uda załatwić na ulicy, ale widzę, że ten rząd słabnie, coraz są niższe notowania Prawa i Sprawiedliwości. Na temat pandemii, działań rządu w czasie pandemii ludzie wypowiadają się w sondażach coraz gorzej.
ten nowy ład, który miał być takim impulsem, że rząd pójdzie do przodu, tutaj znowu rozda jakieś pieniądze i znowu lud będzie go kochał, on jest ciągle odkładany, ponieważ koalicjanci, czyli i Solidarna Polska, i Porozumienie Jarosława Gowina mówią, ten nowy ład to on niespecjalnie, on nam się nie podoba, musimy tu coś pozmieniać, więc była jego prezentacja przesunięta teoretycznie z powodu dużej liczby zachorowań, ale wygląda na to, że ona została przesunięta, bo nie ma większości dla tego nowego ładu. Więc wygląda na to, że ten rząd gnije, ta koalicja gnije, sama sobie podkłada nogi i pytanie tak naprawdę, jak długo Jarosław Kaczyński wytrzyma. To znaczy, jak długo wytrzyma to, że ludzie, którzy powinni z nim współpracować i którzy jeszcze niedawno mieli go za Boga, to oni jednak stają teraz okoniem i mówią, nie, mylisz się, starszy człowieku, lepiej sobie tam posiedź w domu, a my to załatwimy. Pierwszy taki impuls, żeby ten rząd upadł, to będzie głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy. Zobaczymy, co z tego wyniknie, ale może być bardzo gruba awantura. No to, będzie gruba awantura, bo to jest jakby cecha immanentna tej ekipy. Ostatnie pytanie, ja jeszcze chwilę wrócę do kwestii politycznych z Beatą. Wiem, że Karolina musi już niestety nas zaraz opuszczać, więc chciałem jeszcze jedno pytanie do ciebie odnośnie takiej mojej refleksji, która naszła mnie po tych zastanawianiach się, czy może być zmiana premiera, czy nie. Tak czy inaczej, ta ekipa zostanie z nami przynajmniej do końca roku, to ja już Państwu mówię. Tak, raczej tak. Przynajmniej. I nawet jeżeli będzie zmiana premiera, ministra zdrowia i tak dalej, to zasoby będziemy mieli bardzo podobne, jak mieliśmy. I też będziemy mieli pewnie podobne metody sprawowania władzy. Ja chciałem też Karolino, bo ty o tym powiedziałaś, że niektóre media próbują właśnie mówić o złym gospodarowaniu tlenem przez lekarzy. Ja tutaj będę bardzo konsekwentnie lekarzy wspierał, bo też jako ozdrowieniec wiem, co czułem, jak leżałem w ciężkim stanie w szpitalu i tylko dzięki temu, że wiedziałem, że opiekują się mną lekarze, którzy chcą mi pomóc i robią wszystko, żeby mi pomóc, to mam szansę wyjść cało z choroby. Chciałem, żebyś jeszcze nam powiedziała o tych takich nieczystych zagrywkach w stosunku do lekarzy, szczególnie jeśli chodzi o lekarzy rezydentów, którzy próbowali, którzy mają problem też z między innymi z egzaminami i z kilkoma rzeczami. Jak próbuje władza nam ich zohydzić i jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie? Dlaczego, w czym w ogóle, na czym polega problem i no i dlaczego tak naprawdę minister go nie rozwiązuje? To już ostatni wątek, do którego cię proszę, żebyś się odniosła. Ministerstwo próbuje nam ich zapowiedzieć, ale próbuje ich nam przede wszystkim zabrać. To jest nawet kilka tysięcy lekarzy, którzy zdają oraz w wiosennej sesji trwającej w marcu i kwietniu państwowy egzamin specjalizacyjny. W marcu i kwietniu jest część testowa tego egzaminu, bardzo trudna, który trzeba dać, żeby uzyskać tytuł specjalisty, na przykład kardiologa, na przykład reumatologa, na przykład chirurga ogólnego. Do tego egzaminu zazwyczaj lekarze uczą się praktycznie dzień i noc, kilka miesięcy, na pewno kilkanaście tygodni. I teraz, o ile ustawa covidowa z zeszłego roku dała taką możliwość, żeby to przetrwać tylko na jednej części tego egzaminu, a więc na egzaminie pisemnym. I o ile wiosną 2020 i jesienią 2020 roku, ponieważ sesja egzaminacyjna tego państwowego egzaminu specjalizacyjnego PES-u odbywa się dwa razy do roku, w tych sesjach został ten egzamin ustny odwołany, to teraz, kiedy mamy ponad 30 tysięcy dzień w dzień zakażeń, kiedy mamy dramatyczną sytuację w szpitalach, Ministerstwo Zdrowia stwierdziło, że musi koniecznie przeprowadzić obie części egzaminu, zarówno ustną, jak i pisemną. I teraz przykład internistów, których tydzień temu egzamin testowy zdało 370. Oni teraz będą czekać nawet do maja na to, żeby móc zdawać egzamin ustny. Egzamin ustny, podobnie jak i pisemny, to nie jest egzamin z tego, czego oni się uczą w toku tej pięcioletniej specjalizacji. To nie jest tak, że ich ktoś pyta z tego, co oni przez te 5 lat na co dzień wykonywali w szpitalu.
szpitalach. Nie, to jest egzamin niepełny z jakichś przepisów, jakichś teorii, której oni uczyli się ostatnio na studiach, więc muszą do tego zasiąść, muszą się uczyć. I teraz jaki jest problem? Gdyby oni mogli poprzestać tylko na egzaminie testowym, no to wiadomo, że powiedzmy oni się wyłączyli z pracy w szpitalu w styczniu, w lutym, w marcu, nauczyli się, zdali ten egzamin testowy, mogą teraz, kiedy są najbardziej potrzebni, wrócić do szpitali. Ale jeżeli Ministerstwo Zdrowia każe im zdawać jeszcze egzamin ustny i od tego zależy, czy po 5, 6 więcej lat zostaną specjalistami, czy nie, no to oni siedzą w domach i się uczą. Żaden z nich nie zrezygnuje jakby z tego tytułu specjalisty po to, no może nie żaden, ale to będą jednostki, żeby teraz iść i ratować ludzi w szpitalach. A jak wiem, w szpitalach jest ogromny niedobór lekarzy. I o ile spotykam się z takimi opiniami również lekarzy, najczęściej profesorów, którzy nie mają wiele wspólnego z pracą w szpitalu, że tak naprawdę tych lekarzy jest liczba marginalna, to to nieprawda, bo to, powiedzmy sobie szczerze, w Szpitalu Południowym jeszcze niedawno brakowało 300 członków personelu. 370 lekarzy zostało teraz internistów zatrzymanych w domach, żeby i zmuszonych do tego, żeby uczyć się do egzaminu testowego. Ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego Ministerstwo Zdrowia tak bardzo się upiera, żeby tym lekarzom, żeby nie zwolnić tych lekarzy z egzaminu ustnego. Wręcz posuwa się do tego, że mówi, że jeżeli oni nie zdadzą części ustnej, to będą niepełnymi specjalistami. Tym samym obraża tych lekarzy, tych specjalistów, którzy uzyskali specjalizację jesienią i wiosną 2020. Rezydenci, czy też Naczelna Rada Lekarska, Komisja do Spraw Młodych Lekarzy, cały czas apeluje do ministra Niedzielskiego o spotkanie w tej sprawie. Nie może się doprosić takiego spotkania. Przypomnijmy, że oni nie mogą się doprosić spotkania, ale episkopat mógł. Nawet minister sam zaproponował episkopatowi spotkanie w sprawie apelu do wiernych, by zachowywali się odpowiedzialnie w czasie świąt. Konkluzja. Dziękuję Ci, Karolino. Życzę Ci powodzenia. Dziękuję Ci za Twoją pracę. Wszystkim polecam teksty Karoliny w Rzeczpospolitej i jej wpisy na Twitterze. Bardzo dziękuję, Karolino. A ja jeszcze zostaję z Beatą przy jednym temacie, który koniecznie musi zostać poruszony. Mianowicie stała się bardzo ważna rzecz, postawiono kropkę nad i, a w zasadzie toczkę należałoby powiedzieć, toczka nad i. Mianowicie mieliśmy wczoraj absolutnie żenujący, jak dla mnie, ale bardzo brzemienny w skutki i znaczący politycznie event polityczny, mianowicie spotkanie Mateusza Morawieckiego, premiera rządu polskiego, premiera desygnowanego przez ekipę Prawa i Sprawiedliwości, tej partii, która swoją potęgę budowała na micie smoleńskim, czyli na zabójstwie brata Jarosława Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przez nieznanych sprawców na rosyjskiej ziemi. Wszystko wskazywało na to, jak mówił Antoni Macierewicz, że był to spisek Putina, który do swojego spisku zwerbował Donalda Tuska i razem zabili nam elitę. I to słyszeliśmy. Nic więcej jeszcze słowa Antoniego Macierewicza, który mówi, że to było wypowiedzenie wojny i tak dalej, i tak dalej. I teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że PiS zakłada, szykuje się do tego, żeby założyć nie antyeuropejską, ale prorosyjską frakcję w Parlamencie Europejskim. Parlament Europejski nie jest fundamentalny dla decyzji rodziny państw Unii Europejskiej, ale jest istotny właśnie ze względu na deficyty demokracji, które mamy w Unii. Już nie chcę o tym mówić, ale jakie to jest dzisiaj znamienne i
jak bardzo musimy na to zwrócić uwagę, że dzieje się to, o czym niektórzy mówią od lat i też byli za to osądzeni od czci wiary, jak na przykład Tomasz Piątek, który wydawał się, znaczy często jest przedstawiany jako człowiek, który jest absolutnie opętany jakąś obsesją tego, że PiS realizuje rosyjski scenariusz, a tutaj już nie ma o czym dyskutować. Znaczy, siadamy do stołu z Matteo Salvini, facetem, który wspiera Putina, chodzi w koszulce z Władimirem Putinem, z Orbanem, który absolutnie swój kraj energetycznie uzależnił od dobrej, od widzimisię tak naprawdę niedobrej woli Władimira Putina. Jak to się stało, że my jesteśmy dzisiaj tą żabą, która właśnie... No chyba pali się w tym wrzątku. Siedzi w ganku, jest podgrzewana, tak, i nie wyskakuje. Nie wiem, czy nie palona. Słuchaj, to ja będę kontrowersyjna teraz, wyobraź sobie. To znaczy ja mam wrażenie, że to wczorajsze spotkanie jest mniej znaczące, niż by nam się wydawało. Ponieważ panowie się nie dogadali de facto. Oni spotkali się i umówili się na następne spotkanie. Zważ, że tu jest kilka ciekawych wątków. Znaczy najważniejszy i najciekawszy jest taki, że tam generalnie pojechali szefowie partii oprócz jednego, oprócz Mateusza Morawieckiego. Orban jest owszem premierem, ale jest szefem partii. Salvini jest szefem partii, nie jest premierem. No i tak naprawdę na to spotkanie powinien pojechać Jarosław Kaczyński. Jedno takie spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim się odbyło w tym towarzystwie. Panowie nic nie ustalili i pokłócili się właśnie o stosunek Salviniego i Orbana do Rosji. O to, że Orban daje się uzależnić już energetycznie kompletnie od Rosji. A Salvini, no to tak jak mówiłeś, to jest jakiś kompletny szaleniec, ale to jest niestety problem ludzi, którzy nigdy nie żyli w komunizmie i nie wiedzą, co to znaczy mieć wielkiego brata za granicą i który może w każdym momencie po prostu wjechać na czołgach do twojego kraju. Natomiast wygląda na to, że ponieważ z Jarosławem Kaczyńskim nie byli się w stanie porozumieć właśnie co do stosunku do Rosji, no to pojechał tam Morawiecki. No i najwyraźniej się też panowie nie dogadali. Ja mam taką swoją koncepcję, ja nie wiem na ile ona jest zasadna, tak na marginesie jutro będę rozmawiała na ten temat z ludźmi, którzy lepiej się ode mnie na tym znają. Ja mam sobie trochę taką koncepcję, że Jarosław Kaczyński sobie wymyślił, że on sobie odtworzy Polskę Jagiellonów. Znaczy on w ogóle nie zwraca uwagi na to, że Rosja, znaczy jeżeli nie jesteś w tej zachodniej strefie wpływów, to automatycznie stajesz się rosyjskim na poły zakładnikiem. On w ogóle uważa, że on może sobie pogrywać z Unią Europejską, natomiast on tu sobie zbuduje taką siłę, no i dzięki właśnie temu, że będzie miał jakiegoś tam włoskiego Salviniego, że będzie miał Orbana w tej Europie Środkowej, on tu stworzy jakiś blok. Oni to nazywają Trójmorzem, to Trójmorze jest jakąś też aberracją kompletną, ale to jest właśnie takie myślenie o Polsce Jagiellońskiej. I tak naprawdę w tych rozmowach z Salvinim i Orbanem chodzi o rząd ze władzy Kaczyńskiego, o to, że Kaczyński po prostu chce rządzić Europą Środkową. W jakiś tam sposób, nie wiem, bezpośredni, zakulisowy, w jakiejś organizacji albo no, ma jakąś ideę fix. Ja do końca jej nie wyznaję, to podejrzewam, że to jest znowu jakiś pomysł XVII-wieczny, jak w przypadku przekopywania Mierzei Wiślanej. I myślę, że panowie właśnie wbrew pozorom wczoraj oni się spotkali, wypowiedzieli masę głupich słów, to znaczy Orban, który opowiadał o tym, że on jest przeciwnikiem cenzury, natomiast Mateusz Morawiecki, który mówił, że będzie walczył o prawdę, no to były dwa takie hity, że ja się pokładałam ze śmiechu. Natomiast to były tylko takie pogaduszki. Pogadali i nic konkretnego z tego nie wyniknęło. Mówią, że spotkają się w maju w Warszawie. No zobaczymy, czy spotkają się w maju w Warszawie, ale do
do maja w Warszawie się może naprawdę dużo wydarzyć, zresztą w każdym innym kraju też się może dużo wydarzyć, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna w momencie, no kiedy mamy tę pandemię. Bo byłaś sobie kontrowersyjna, to ja niestety muszę cię docisnąć, bo okay, kontrowersje kontrowersjami, to znaczy rzeczywiście nic się nie wydarzyło, ale ja nie chcę być w takiej sytuacji jak w moim jednym z ulubionych filmów Macieja Kasowita, Nienawiść, kiedy główny bohater mówi, wyskakując z 8 piętra, jest dobrze, dopóki nie doleci. I chciałem w związku z tym, no powiedziałaś, a to powiedz B, nie widzisz tego, że Prawo i Sprawiedliwość wpisuje się w rosyjską agendę. No, oczywiście, że to widzę. I tutaj właśnie mamy ostatnie 2 minuty, więc jeżeli to widzisz, to proszę cię, powiedz mi, jak to jest możliwe, że tak ciężko niektórym ludziom do tego dojść i co o tym świadczy? Masz 2 minuty. Z jednej strony dużo, z drugiej mało. To znaczy chodzi ci o to, że społeczeństwo tego nie widzi, bo właśnie to jest ten element, który poruszyłeś wcześniej. To znaczy media mainstreamowe o tym nie mówią. Dlaczego o tym nie mówią? Bo myślę, że to jest dosyć skomplikowane. W ogóle polityka międzynarodowa, zobacz, że w mediach tego głównego nurtu leży gdzieś z boku, pokazuje się głównie obrazki, a to urodziły się małpki w zoo, a to jest pościg na autostradzie za, nie wiem, mordercą, piratem drogowym, kimś takim. No i ewentualnie pokazujemy jakieś Oscary, panie w pięknych sukniach, skandaliki, gęsie pióra i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trudna polityka międzynarodowa z jednej strony tutaj dotycząca Europy Środkowej i roli Rosji w Europie Środkowej, a z drugiej strony bardzo dużego wpływu chińskiego na świat, którego w ogóle się u nas nie widzi i nie widzi się tego, jak Chiny się rozpykają w różnych miejscach, no to po prostu ludzie nie chcą o tym myśleć, uważają, że to jest w ogóle zamknięty rozdział. Natomiast rzeczywiście jest tak, że Jarosław Kaczyński wyprowadza nas z Unii Europejskiej. To, co dzieje się z systemem sądowym w naszym kraju, no niestety powodują, że Unia Europejska, nawet jeżeli nas nie wyrzuci, no bo pewnie tego nie zrobi, no to w ogóle nie będzie się z nami liczyła. I my się prędzej czy później, jeżeli przy takim zachowaniu dostaniemy te tryby tych rosyjskich działań, bo będziemy potrzebowali skądś na przykład pieniędzy, a Putin z przyjemnością nam te pieniądze pożyczy właśnie po to, żeby mieć nas w ręku. Będzie nam sprzedawał tani węgiel. Owszem, on jest teraz droższy niż polski, ten rosyjski węgiel, ale on jest też znacznie bardziej kaloryczny, znacznie bardziej wydajny, on jest lepszej jakości. Więc siłą rzeczy jesteśmy uzależnieni od rosyjskiego węgla, od rosyjskiej ropy, od rosyjskiego gazu. Nie budujemy elektrowni atomowej, mimo że mówimy o tym od lat. Sprawa połączenia Lotosu z Orlenem też nie wiadomo, jak się skończy i nie wiadomo, czy to się na przykład nie skończy tym, że w ostatecznym rozrachunku stacje benzynowe, które w tej chwili ma Lotos, a które będzie musiał sprzedać, czy one nie trafią na przykład w ręce rosyjskie i się zaraz okaże, że tutaj jakiś Łukoil albo inna stacja ma po prostu tysiące, no może tysiące to przesadziłam, ale setki stacji w całym kraju i dyktuje i marże, i ceny, i co tylko będzie chciała. Także absolutnie, że władza robi bardzo dużo, żeby się dostać w te rosyjskie tryby i nie wiem, albo jest ślepa, albo uważa, że wykona jakąś woltę na koniec. Nie wiem, co siedzi w głowie Jarosława Kaczyńskiego. Nie potrafię zrozumieć, że człowiek, który rzeczywiście przez długie lata walczył z rosyjskim uciskiem w tym kraju, idzie dokładnie w tę samą stronę. Nie rozumiem tego kompletnie. No będziemy na pewno na ten temat dyskutować wśród tych wielu sprowadzanych dóbr, tak to nazwę przewrotnie. Z Rosji jest też ideologia antygender i tak dalej, o tym na pewno będziemy rozmawiać. Dziękuję. Moją ostatnią gościnią była Beata Grabarczyk, Radio Nowicja. Przedłużyliśmy. Dziękuję wszystkim wam, moi drodzy. Dzisiaj. Ja jeszcze może, przepraszam, wesołych świąt wszystkim będę życzyć. Dużo zdrowia i dużo słońca i dbajcie o siebie. Ludzie, dbajcie o siebie, na Boga. No.
Dbajcie o siebie. Dziękuję bardzo za życzenia. Przyłączam się do nich. Naszą gościnią była Agata Grabarczyk. Na koniec dwa słowa ode mnie i już przechodzimy, bo wiem, że czekacie na wielkie wydarzenie w naszym resecie, bardzo miłe. Moi drodzy, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zrobię wyjątkowo po już naszym wielkim otwieranku małą mgiełkę covidową, więc moi drodzy, będziemy mieli wielkie otwieranie naszych różnych dóbr, które dzięki wam otrzymaliśmy. To będzie miłe na pewno uczucie i wydarzenie, szczególnie dla naszej społeczności resetariańskiej rosnącej, więc zachęcam was. Przypomnę wam, żebyście dali łapki w górę. Ja miałem pewne problemy sprzętowe, więc opuściłem się w podstawowych obowiązkach prowadzącego, czyli przypomnieniu wam, że byście nam podali łapkę w górę, zasubskrybowali ci, którzy byliście dzisiaj pierwszy raz z nami i mam nadzieję, że nie ostatni, a nawet widzę po różnych zestawieniach, że mogę być tego pewnym, więc bardzo wam dziękuję. Przypominam wam, że każdy z was może zostać patronem i wspierającym Reset Obywatelski. Widzicie zaraz, jeśli nie widzicie teraz, to zobaczycie zaraz zrzutka na działalność Resetu. Jest pod adresem zrzutka.pl/z/ReSetObywatelski. Możecie też zostać patronami. Bardzo jesteśmy wam wdzięczni za każdy grosz, którym nas wspieracie, bo dzięki temu rośniemy i to rośniemy autentycznie i już nie tylko przerastamy miejsce, z którego wyrośliśmy, ale nadchodzące miesiące na pewno będą jeszcze bardziej brzemienne w skutki i statystyki. Także bardzo wam dziękuję. Trochę już padam. Nie chcę przedłużać. Oddaję antenę moim drogim. Pamiętajcie o Patronite. Bardzo nam jest miło, kiedy mamy nowych patronów, bo to też pokazuje, że nasze wysiłki nie idą na marne. My spotkamy się za tydzień w Katarzis, godzina 19, Reset Obywatelski. Zapraszam was też na nasze jutrzejsze audycje, także między innymi audycję Estery Fliger, Dawno, dawno czemu. Jej gościem będzie Piotr Pytlakowski z Polityki. Bardzo was do tego zachęcam i zachęcam was też do śledzenia i nabycia tego, co wyprodukował, stworzył Tomasz Piątek, książka Ryzyk i Przyjaciele. W tym tygodniu premiera, naprawdę, naprawdę warto, szczególnie, że to nie koniec, moi drodzy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Radosław Gruca i zobaczę się z wami, mam nadzieję, jeszcze nie raz. To było Katarzis w Resecie Obywatelskim, 2 kwietnia. Wszystkiego najlepszego. A teraz same przyjemności, czyli wielkie otwieranko. Dobrej nocy i spokojnych, zdrowych, wesołych świąt dla was wszystkich. Wasze. Reset Obywatelski.